zapoczątkować, to ponieważ pan profesor jest znany z tego, że przez długi okres czasu pan w swoim życiu prowadził właściwie taki cykl programów różnego typu, w której dokonywał pan rzeczowej syntezy aktualnej sytuacji społecznej i politycznej w Polsce. Czy moglibyśmy to uporządkować? W związku z tym mam trochę takich pytań, które mogłyby wprowadzić nas na rozwinięcie pewnych rzeczy, które być może nas wszystkich interesują wzajemnie. Pierwsze pytanie jest takie. Panie profesorze, ciągle pan pisze mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Może byśmy rozpoczęli tym razem od tego, nad czym pan aktualnie pracuje, bo to zawsze są te sytuacje najbardziej istotne dla Polski, najbardziej istotne dla czasów dzisiejszych. Dokonuje pan zawsze jakiś syntez. Nad czym pan aktualnie pracuje, co pan przygotowuje, bo to będzie takie chyba najciekawsze rozpoczęcie całości. Więc zaraz, gdzie jest mój syn, żeby mi dał wichry życia przede wszystkim, bo ostatnią książkę. I w tym momencie potrzebne tak. były książki też. Przynajmniej jedna, ta wichry życia. O, właśnie. Pani Kasiu, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, podajmy książkę. No a przy tym, na czym pracuję, ja dalej robię swoje cykle, ale przede wszystkim prowadzę bloki Jerzego Roberta Nowaka. No wczoraj, od wczoraj rano do dzisiaj rano już było 1000 wyświetleń, teraz jest 224 tysiące wyświetleń, ponad, w zeszłym roku się zaczęło i dużo komentarzy i przedruków. Jest to mocny blok, bo niezależnie od tego, że sprzyjam rządom Zjednoczonej Prawicy, to równocześnie myślę w sposób niezależny i reprezentuję postawę niezależną i wiadomości, które daję, dobre czy złe, ale prawdziwe, jak dawniej mówiono w wolnej Europie, a przede wszystkim w wielu sprawach alarmuję. Cieszę się, że mam szereg przyjaciół no w różnych środowiskach patriotycznych, także wśród niektórych posłów PiS-ów, w klubach Gazety Polskiej, gdzie najczęściej występowałem, ale nie tylko. No jutro będzie spotkanie, zapraszam, z europosłem Marusikiem, posłem Wilkiem i mną na temat Europa i Polska wobec islamu. Natomiast no, zawsze się lubi najnowsze dziecko, a więc to jest te wichry życia. Pierwszy tom moich pamiętników wyszedł w zeszłym roku, pod koniec, a przygotowuję drugi tom za kilka miesięcy, aż trzecim, który obejmie okres od 1989 roku, poczekam, aż jak się spisze PiS, bo wtedy opublikuję też, bo rozmawiam przecież z Kaczyńskim, miałem 3-godzinną rozmowę w 93, 1,5 godziny w 2009, z różnymi innymi politykami, z Olszewskim, któremu zorganizowałem pierwsze spotkanie po upadku rządu już 10 czerwca, upadł rząd 4. Także będzie tam wiele spraw, jak zobaczycie Państwo, staram się tu pokazywać, a może jeszcze coś tu w związku z tym chwileczkę. O, była recenzja między innymi świetnego pisarza i poety kresowego Srokowskiego, twórcy scenariusza filmu Wołyń, za co rodacy kochają Jerzego Roberta Nowaka. Także w warszawskiej gazecie. Uważam po prostu, że ciągle wszystkich namawiam do pamiętników, tak jak Państwo tu są, każdego, bo każdy pamiętnik, ja mówię jako historyk, coś wnosi. Nie należy być skromnym, a należy po prostu przedstawiać, choćby urywek jakiś ten. I tu może dodam przykładowo. O prymasie Glempie, to dowiedziałem się i prymasie Wyszyńskim, od dwóch duchownych, czegoś dość niesamowitego. Kiedyś rozmawiałem z księdzem profesorem Chrostowskim, moim wspaniałym sojusznikiem w walce przeciwko różnym grosom, wiecie Państwo, dodam, że Chrostowski nawet krytykował cały dialog z Żydami w piśmie Ateneum, że oni nas po prostu generalnie biorąc, byli nieuczciwi, bo papież chodził do synagogi, a żaden
wysoki dostojnik kościelny żydowski nie wszedł do kościoła i tam inne. Polecam, był taki świetny tekst. Otóż kiedyś siedzę dłużej w mieszkaniu u księdza profesora przy ulicy Narutowicza i tam i rozmawiamy dość długo i w pewnej chwili zadałem mu pytanie o coś, co mnie tak trochę gnębiło. To znaczy mówię, no, że dziwię się, że prymas tysiąclecia, którego ogromnie wielbię, uważam, że był nie tylko największym hierarchą w Polsce, ale największym mężem stanu po wojnie. Taka jest prawda. I mówię, i dziwię się, w ogóle za mało się mówi ciągle o prymasie, a powinien być powrót do Wyszyńskiego, tak maksymalny, bo on bardzo wiele rzeczy już kiedyś pokazał w sposób znakomity. No i mówię go, daj na chwilę, no to przyniesz, a nie pokazujesz tylko. Tu jest moja książeczka, to już drugie wydanie, Aby Polska była Polską, wybór Wyszyńskiego, myślę o narodzie. I są one bardzo twarde, jeśli chodzi o różnych antypolaków, także wśród intelektualistów. Krytykował też atak na rzekomy antysemityzm Polski. Prymas był tu ogromnie jednoznaczny przez całe życie. No ale pytam księdza profesora, mówię do księdza profesora Chrostowskiego, że dziwię się, że tak wielki prymas na swego następcę wziął biskupa, prymasa Glempa, który nie był zbyt wielką jednostką, trzeba tu powiedzieć, bo no nawet powiem, kiedyś byliśmy tu z synem zresztą i żoną na uroczystościach Bożego Ciała przed kościołem świętej Anny, przemawiał prymas Glemp. W pewnej chwili coś zaczął mówić o jakimś meteorze i zapomniał, gdzie jest. Przez 10 minut szybował w przestworzach niebiańskich wokół spraw meteorów, na których pewno się zna. Ale dziwiłem się, moim zdaniem prymas Glemp był za miękki. No, a zwłaszcza potem, jak chorował już wkrótce w 90 roku po tej sprawie klasztorów Karmel. Niektórzy mówili, że był podtruty. Różne były rzeczy. Przeżył strasznie. Przecież wymyślano na niego w Nowym Jorku. Dopadnięto samochodu ty katolicki bękarcie. Różne. No bo poza tym przeżył zdradę Tygodnika Powszechnego, więzi, wielu innych katolickich niby dziennikarzy, którzy go zaatakowali. Miał mało bardzo obrońców wtedy. Też spójrzmy na fakty. I to było dla niego zaskoczenie, bo przedtem tak się łaszono do kościoła, a tu proszę. No i w każdym razie był za miękki i może no, nie zawsze rodzą się Wyszyńscy na tym kroku. A na to ksiądz profesor Chrostowski, bo wiesz, to mam trochę taki ciernie, bo wielbię prymasa, ale temu się jednemu dziwię. A na to ksiądz profesor Chrostowski to opisuje w moich pamiętnikach. Mówi, wyjmę panu ten cierń, bo prymas Wyszyński miał innych kandydatów, dwóch przedstawił, nie Glempa. No, to mnie już bardzo ucieszyło. Szkoda, że od razu na miejscu go nie zapytałem, muszę się dopytać o tym, jacy byli ci inni kandydaci. Ale potem rozmawiam z innym znanym naprawdę duchownym, ale on mnie prosił, żeby nie podawać jego nazwiska w tym kontekście, ale mój kolega ze studiów, bo ja byłem na historii, on był ten sam niemal rocznik na polonistyce, bardzo znany ksiądz upolityczniony i on mówi, że też wie o tym, że to jest prawda, bo on był emisariuszem księdza prymasa. Otóż prymas był tu ogromnie zręczny i mądry, do różnych biskupów wysyłał księży, takich miał z 8-10 emisariuszy, żeby nie telefon, nie poczta zwykła. I ten mój przyjaciel należał do tych emisariuszy. No i że widział i co powiedział, że prymas miał innych kandydatów, Wyszyński, a co zadecydowało, w maju 81 roku do Jana Pawła II dotarł z Polski list
niezwykle wychwalający Glempa jako kogoś najlepszego dla Solidarności, wręcz wspaniałego i w ogóle. A kto napisał ten list? Lech Wałęsa. Na pewno z podłuszczenia bezpieki. Ja już mówiłem Cęckiewiczowi, żeby się zainteresował tą sprawą, bo to dowodzi, że nie tylko później za czasów Kisza, nie tylko wcześniej jako Bolek, oni ciągle mieli nad nim pieczę. A Jan Paweł II nie miał żadnych powodów wtedy, maj 81, do niewierzenia właśnie Wałęsie. No, to jest znów przykład. Dowiedziałem się o tym przypadkiem w rozmowie z księdzem profesorem Chrustowskim, a potem, że można, że ciągle jest mnóstwo rzeczy nieznanych i trzeba szperać. Teraz dalej. Ja uważam za najważniejszy rozdział tej mojej książce, do szczerej, spór z Michnikowcami. To jest kilkadziesiąt stron. Ten rozdział miał być najpierw napisany dla Kurtyki. Byłem u tego znakomitego prezesa IPN-u razem z moim przyjacielem od dziesięcioleci, Jankiem Żarynem, ponad godzinę i umówiliśmy się, że napiszę dla IPN-u wreszcie wersję prawego skrzydła, patriotycznego opozycji, bo tak to ciągle różni ajslerzy publikują tych lewaków przeróżnych, wspomnienia, dobrze zafałszowując wszystko, czyjąc, że tylko Warszawa i tylko Michnikowca, to w całym kraju był w marcu 68 ruch i tak dalej. Poza tym Michnikowcy byli akurat antypatriotyczni, antykatolicy, poznałem ich jak zły grosz, bo byłem kiedyś, między innymi spędziłem całą noc na rozmowie z Michnikiem w jego wielkim 110-metrowym mieszkaniu na Alei Przyjaciół. Takie to mieszkanka. No i on próbował mnie przekabacić, ale nie mógł, bo już wtedy niesamowicie atakował prymasa Wyszyńskiego jako nacjonalistę, ksenofoba, etc. Dla mnie był to główny bohater tamtych czasów. No i właśnie umówiłem się na napisanie tego tekstu dla IPN-u, ale zginął niestety Kurtyka, co strasznie opóźniło różne sprawy, a tam zaczęli grasować tacy jak Machcewicz. Dobrze, że go usunięto teraz z tego z Muzeum Historii II Wojny Światowej. Przede wszystkim Łukasz Kamiński, zbliżony do PO, to znów nie było szansy drukowania. No teraz porozmawiałem sobie z prezesem Szarkiem i tu jest wyraźnie nadzieja, że będzie ktoś, kto będzie kontynuował linię Kurtyki. Ale jak zobaczycie Państwo ten spór z Michnikowcami, a może też poszedł do przeglądnięcia, do zwrotu potem, to proszę Państwa, co jest tam ciekawe? To były lata, ja opisuję, 64, 65, 66, w drugim tomie będzie do 68, że tam pokazuje ten podział na dwa skrzydła, naszą grupę, którą zwano Bogojczyźnianą, że było zabawniej, był w niej też Antek Zambrowski, bardzo fajny, choć syn strasznego faceta, Romana Zambrowskiego, ale dzięki pięknej żonie katolicce przeszedł na katolicy, stał się patriotą i Żydzi go traktowali tak jak Michi, jak renegata. Gdy go wyrzucono z pracy, wegetował, już pisał doktorat, to przez 3 lata na przykład pracował na budowie jako stróż. No, jemu, pamiętam jak Michnik się skrzywił, gdy ja się u niego upomniałem, żebyście coś załatwili dla Antka, ale dla nich to był renegat. No więc była nasza grupa Bogojczyźniana, jak oni nazywali złośliwie, nas to nie martwiło, i była grupa ich, nazywaliśmy ich kominternowcami, bo dalej chociaż odrzucali Stalina, ale dalej wielbili Lenina, tam są różne ten. No ale proszę Państwa, gdyby tylko Lenina, to oni wtedy, w tamtych latach, 64 do 68, to nie kryli się na ogół swym antypolskimi poglądami, antykatolickimi, nienawiść do prymasa, którą Michnik wyraził w argumentach, to inne ten.
Na przykład, no, część z nich była walterowcami, to znaczy w tej drużynie, w tych drużynach Kuronia, walterowców, którzy niszczyli tradycyjne harcerstwo. To właśnie Wilstein przypomniał, a to znów osoba, którą bardzo cenię, bo niewielu jest Żydów antykomunistów, tak szczerych jak on, to Wilstein opisał, że walterowcy śpiewali pieśni, jak Budionny grobił polskich panów. To przecież to szuje antypolskie mogły tylko śpiewać takie pieśni. Cytuję za Wilsteinem, więc nikt mi... I teraz oni wtedy tak mocno wypowiadali się przeciw Kościołowi i Polsce, że proszę Państwa, wtedy się obnażali, ale potem przyszedł czas, po 1968 roku, że uznali, że są za słabi i przymilali się do kościoła jak bezdomne kudle i przymilali się ogromnie, zręcznie i skutecznie. Nawet biednego księdza prałata, wtedy kanonika Jankowskiego, motali bardzo skutecznie. Na dowód pokazuje to, co mi dał ksiądz Jankowski z jego zbiorów, dwie książki, które dedykował Michlik, który wtedy ciągle gościł u księdza kanonika i przymilał się, komplementował, no bo u Jankowskiego w latach 80. spotykali się, przybywali wszyscy więksi z Zachodu. Była premier Thatcher, ktoś Kennedy, to raz. Po drugie były paczki z Polonii, które on rozdzielał. Do tego też Michnik lgnął. Po trzecie były no sute kolacje, coś o tym wiem. Także ten. No i więc wtedy, co pisał Michnik, który potem go niszczył wraz z Wyborczą, gdy już byli silni? Proszę bardzo, szanse polskiej demokracji. Kochanemu księdzu Henrykowi Jankowskiemu, memu przyjacielowi i mentorowi, z pogańską pokorą, maj 1988. Więc byłem z tą książką na spotkaniu w kościele świętej Brygidy i był tam reformator partyjny Fischbach, córka generała Fildorfa, prezes, przewodniczący Solidarności w Stoczni Gdańsk Szablewski. I przeczytałem to przy 300 osobach i mówię do księdza Jankowskiego. Patrz, Henryku, Michnik nazwał cię swoim mentorem, wychowawcą, aleś ty tego Michnika wychował. A sala w śmiech. To inna książka z tych zbiorów. Zawsze kochanemu, kochanemu księdzu kanonikowi Henrykowi Jankowskiemu z przyjaźnią oraz wdzięcznością, marzec 87. To była w ogóle łobuzeria udawaczy, faryzeuszy. No więc ja pisałem w książce o księdzu Jankowskim, zacytowałem jak stary bolszewik, jeden z czołowych Zinowiew, rozmawia ze Stalinem, któremu pomógł w walce przeciw Trockiemu i pyta, a potem Stalin go wykiwał, no, potem i stracił, mówi: Towarzyszu Stalin, czy towarzysz Stalin wie, co to jest wdzięczność? A na to Stalin, psie uczucie. Otóż dla Michnika wyraźnie wdzięczność to jest to samo. Także polecam, a przy okazji są tam różne smakowite rzeczy. No bo jak ich poznałem, to bractwo absolutnie amoralne. Oni nie wiedzieli, co to jest dekalog. No, biedni byli, bo ich w rodzinach nie uczyli, tak jak, więc ten... W dwóch przypadkach nie podałem nazwy, bo by się zaparli, ten ktoś by się zaparł, jeszcze mi wytoczył proces i teraz też nie powiem, tylko podam jakie. Jestem z takim jednym z czołowych z tej lewicy laickiej, z tej młodzi, w księgarni Prusa, imienia Prusa naprzeciw uniwersytetu. Jak Państwo wiecie, ona jest taka bardzo podłużna, na rogu, tam na koniec. Był bardzo bogaty zbiór socjologiczny i ten dzielny jegomość z lewicy prosił mnie, żebym go zasłonił, bo chciał ukraść bardzo cenną książkę. No bo ich nie uczono o siódmej kradnie, jakichś takich rzeczy. No więc tego nie mogę podać, kto, bo się zaprze, może kiedyś znajdzie czas, a no ale podam coś, o czym pisał Kuroń. Otóż Kuroń w swych pamiętnikach, nie, w wywiadzie, przepraszam, jakimś,
pewno gdy był trzeźwy Milaczej, bo on wtedy wiele ujawniał, powiedział, że Adaś Michnik wprowadził zwyczaj buchania książek z cudzych księgozbiorów. No a sam Kuroń opisuje, jak to, gdy był młody, dzieciakiem jeszcze, kradł jabłka z sąsiedniego sadu w książce Wiara i Wina, wspomnienia chyba piąta strona, i ojciec go za to pochwalił, że dobrze kradł jabłka. Normalny ojciec chrześcijanin by może nie po chrześcijańsku, ale by mu złoił skutecznie skórę, i tak trzeba było zrobić. To takie to było towarzystwo. Jeszcze jedna opowieść, której tam nie podałem nazwiska, bo znów widział to ksiądz Jankowski, który nie żyje, Peter Reina, który jest w Berlinie, miałby kłopot ściągnięcie go na proces. Otóż jeden z takich gości, bardzo znany, lewicowiec, opozycjonista, był na przyjęciu u księdza Jankowskiego, gdy była piasecka Johnson, gdy kupowała, chciała kupić stocznię, co zablokowali akurat Wałęsa i Jan Krzysztof Bielecki. No, wielkie przyjęcie, ale w pewnym momencie ona już dużo picia, ona już poszła do hotelu, mieszkała w tym hotelu Heweliusz naprzeciw dworca, i wtedy ten bohater laicki, lewicowiec, bardzo upity, mówi do innych: idę do hotelu, przelecę piasecką Johnson, a ona wypisze mi czek na 100 tysięcy dolarów. No niestety troszkę wyszła u niego mentalność części osób z narodu, który reprezentował. No poszedł, ale ochroniarze go nie wpuścili, a był tak spity, że spotkała go kara boska. Bo chociaż, jak wiecie, od hotelu Heweliusz i dworca do kościoła świętej Brygidy to jest 500 metrów, to już nie doszedł i całą noc przespał na ławce. Także ja poznałem tych jego mościów od razu wtedy i to teraz, gdyby ktoś, te wichry życia, bo muszę coś na chwilę zacytować. Wichry życia. Możemy poprosić. Tak, już zaraz. Otóż, co polecam też, no między innymi, co mnie przebudziło wtedy w naszej opozycji patriotycznej, gdy już spieraliśmy się z Michnikiem, Grossem i spółką. Otóż Karol Głogowski, nieżyjący już, wspaniały opozycjonista narodowy, on był w naszej grupie, jako z Łodzi, pożyczył mi dwie książki Juliana Ulschlichta, są taki księdza potem, żydowskiego pochodzenia, co tam tylko żydowskiego, jego brat Józef Ulschlicht był krwiożerczym zastępcą Dzierżyńskiego w Czechach, ale jak to dowodzi, że są różni bracia, Kain i Abel, to ta historia, ponieważ Julian Ulschlicht był w socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, kierowanej przez Żydów, głównie przez Różę Luksemburg, i wtedy zobaczył, że ci z tej socjaldemokracji, aby zrobić sobie szczególną reklamę w rywalizacji z PPS-em Piłsudskiego i innymi, posyłali, wywoływali, gdzie tylko się dało, posyłali dosłownie robotników na kule, byle było, że oni robią manifestacje. A to, że ginęli, a polscy robotnicy, jak się tam goje, to co ich obchodziło. I Ulschlicht to zaobserwował, a że był człowiekiem ogromnie wrażliwym, napisał dwie książki w 1912-13 roku o pogromach ludu polskiego, gdzie oskarżył SDKPL o te wszystkie czynania. Przeszedł niesamowitą ewolucję, walczył, przeszedł na katolicyzm, walczył w 1920 roku, a potem został kapelanem wychodźstwa polskiego w Paryżu. I ja miałem jego wybór kazań z 1936 roku, wydany w Paryżu, gdzie dziękował Matce Boskiej, Królowej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, za to, że pomogła, że uratowała Warszawę z rąk azjatyckich hord bolszewickich. A na czele tych hord szedł jego brat. Także są te. I tylko jeden cytat, tu polecam bardzo. O!
Co pisał Unszlich? Utrwalić najazd moskiewski, co prawda zdemokratyzowany w Polsce, oto obiektywny cel nacjonalizmu żydowskiego u nas. Przykryć to wszystko frazesem socjalistyczny, oto sposób otumanienia umysłów robotników polskich, aby przy ich pomocy dobić trupa znienawidzonej Polski i na nim organizację żydowsko-narodową wybudować. Czas wielki, aby wreszcie przeciwko tej zgubnej i rozszalałej furii antypolskiej, bankrutującego socjalistwa, ostro i energicznie zareagowały szerokie masy żydowstwa. To podałem, proszę Państwa, jako przykład, czego my nie doceniamy u nas, ale ważne, że była wśród Żydów mniejszość, to 10%, ale mniejszość propolska, tak jak Korczak, który się przyjaźnił z Piłsudskim i który wyszydzał jidysz nawet w jednej z książek. On czuł się czeskim Polakiem. Jak Askenazy, Feldman, innych było tych. Teraz jest ich dużo mniej, takich propolskich. Ale na spotkaniu z Szarkiem upomniałem się kolejny raz, może tym razem skutecznie, żeby wydać jak najszybciej w trzech głównych językach zachodnich i w jidysz wybór świadectw żydowskich przychylnych Polakom w sprawie II wojny. Proszę Państwa, ja znalazłem ponad 100 osób. Jak Polacy piszą sobie to nie, ale jak to przytoczyć, te świadectwa, a są niesamowite. Klara Mirska, która wyjechała w 1968 roku, zbierała relacje żydowskie. No, nie, bo czara nie znosiła, ale co pisała o Polakach? Polacy są dziwni, potrafią być lekkomyślni i zapalczywi, ale nie wyobrażam sobie innego narodu, w którym byłoby tylu aniołów, tylu ludzi szlachetnych, tylu ludzi gotowych dla poświęcenia swojego życia za innych. I ja mam takich ponad 100 Żydów świadectw. Dlaczego tego się nie wydobywa? A już piszę o tym od 1998 roku zagrożenia dla... No może teraz z Szarkiem i się dogadamy jakoś. No ale to było... Proszę Pana, mówimy teraz, także zachęcam do pamiętników. Tutaj tym bardziej, no myślę, no, znajdą się też tam nie tylko postaci negatywne, jak ci Michnikowcy, znajdą się i przyjaciele. Znajdzie się też i pewna skromna pani, która mi bardzo pomogła w pewnej chwili przy książkach z Poznania. Znajdzie się i pani Rena, ale to już w trzecim tobie. Musi poczekać, jeśli dożyje. Nie, sekundę, może zanim pytania, proszę Państwa, to ja mam taki, chciałem pana profesora wykorzystać, jeśli można, w związku z tym, że pan tutaj z nami jest. Dokonywał pan zawsze takich ciekawych syntez aktualnych czasów. No ja zaraz dokonam. I chciałbym właśnie do tego przejść. Dobrze, no ale ja chcę też teraz przejść, także już proszę. Więc proszę Państwa, uważam po pierwsze, że obecne rządy to są Zjednoczonej Prawicy jedyną szansą na gruntowne zmiany. Jedyną, której nie można stracić, a można ją stracić i przed tym ostrzegam, to jeśli ją teraz stracimy, to jak rozmawialiśmy w samochodzie, to stracimy ją na 100 lat, to Polska upadnie i dlatego trzeba zrobić wszystko, aby wygrać do końca, a wygrać można tylko na dwa sposoby. Przez bardzo twardą politykę wobec tej opozycji, która jest głównie wrogami Polski, targowiczaninami, to trzeba pokazywać wprost, tak jak Węgrzy to robią, bo na Węgrzech nie ma podziału na prawicę i lewicę, tylko jest podział na patriotów i targowiczan. I to jest najlepszy podział. A druga rzecz, trzeba maksymalnie połączyć wszystkie siły patriotyczne, nikogo nie lekceważyć, skończyć z różnymi zawiściami i urazami. I tu na ten temat ciągle piszę, bo zbyt wiele osób jest dalej poza obozem prawicy, a szkoda. Już przytoczę chociażby na początek dwa nazwiska. Cezary Mech, twórca programu gospodarczego PiS-u w 2005 roku, potem nawet wiceminister chyba skarbu,
który został odsunięty przez Gilowską liberałkę, bo on nie był liberałem i słusznie, a niepotrzebnie Gilowską w ogóle wtedy awansowano. I co? Nie wykorzystuje się jego talentu, choć PiS ma mało ekonomistów, o wiele za mało w swych szeregach. Ma dużo prawników, dobrych prawników, znaczy tak jak widzimy choćby Wasserman, czy teraz Ziobro, czy inni. Natomiast druga osoba, no to wytłumaczcie mi, dlaczego na przykład nie wykorzystuje się znawstwa spraw wojskowych? O Boże, nagle jakie... Proszę? Szeremietiewa. Najlepszy znawca spraw wojskowych. To on nie do skoku teraz zaczął. To on przez wiele lat tym się zajmował. Zawsze go to fascynowało. I co? Nie ma żadnego stanowiska, jakiegokolwiek i wpływu. Pytam go, bo znamy się już z 20 lat, a on mówi, no bo jeden z ministrów jest uczulony na mnie, trzeba zazdrość, a może są też urazy z czasów opozycji. Takich rzeczy nie powinno być. Wszelkie urazy trzeba schować gdzieś tam. Tak jak Piłsudski i Dmowski potrafili się dogadać w 1918-19 roku i dla mnie, ja dzieciństwa raczej byłem w aurze czci dla Piłsudskiego, a później doceniłem Dmowskiego jako największego myśliciela, między innymi za to jestem wściekły. Weiss nazwał go mordercą, że mordować można słowami. I co? I Duda odznaczył Weissa składał kwiaty i przemawiał przy pomniku Dmowskiego. Odznaczył faceta, który szkalował jednego z największych Polaków. Tak, proszę Państwa, teraz. A ten sam Weiss, którego odznaczono, wychwalał prawdziwego terrorystę i mordercę, Menachema Begina. Menachema Begina, możecie znaleźć to Państwo w Wikipedii, chociaż Wikipedia jest przez różnych autorów żydowskich najczęściej redagowana, ale i tam znajdziecie, że to Begin stał na czele terrorystycznej grupy Irgun, która wysadziła hotel King David, zabijając 91 cywili. To Begin stał na czele tejże grupy Irgun, która zrobiła wraz z inną grupą terrorystyczną rzeź Arabów, niewinnych kobiet, starców, dzieci w miejscowości Deir el-Yassin, mordując 107 osób w 1948 roku. I co? My tego kwalce mordercy odznaczamy, to tak nie mówiąc, że antypolaka, tylko niezwykle zręcznego i przebiegłego. No więc przypomnę, że Dmowski w latach 1920-1922 parokrotnie do swoich współpracowników w listach tłumaczył, to jest w mojej książce Jak ratować Polskę, dokładne cytaty, dlaczego nie chce przejąć władzy, choć kierowana przez jego endecja ma większość głosów. Powiedział, że czuwa, że ma za mało merytorycznych, naprawdę fachowców swojej partii, a po drugie, gdybym został premierem, to byłoby to fatalne w tej chwili dla Polski, bo mam przyszytą łatkę antysemity i to by na Zachodzie się skrupiło na Polsce. Oto jak postępuje prawdziwy patriota, mąż stanu. Nie własny interes, a interes... I to o tym warto pamiętać. No więc teraz, ja myślę, znamy jakie są dokonania już z tej władzy, i myślę, że największe to oczywiście te sprawy socjalne, 500+, jakbym wymieniał, przygotowuję ranking swój ministrów, gdzie na górze będą same kobiety niemal, począwszy od Szydło po Rafalską, Strzeżyńską i Kempę. No więc sprawy socjalne to jedno. Przywrócenie polityki historycznej, podnoszenie Polaków z kolan, to troska o żołnierzy wyklętych i inne. Rozliczenia w ministerstwie, w aparacie sprawiedliwości. Tu Ziobrze też się należy piątka, bo robi to naprawdę skutecznie i
bez takie, bez wychwalania się, a już tam z 50 prokuratorów usuniętych skarży się na niego do Strasburga i tak dalej. Więc jest tych takich, że jest nowe elementy, na przykład to akurat, że Duda pojechał do Chin, to było bardzo dobre. Jak wiemy, pani Kopacz zlekceważyła sobie Chiny. Więc nowe podejścia, bardzo dobre, że Grupa Wyszehradzka z Węgrami, Czechami i Słowacją i nie tylko, bo mam nadzieję, że do grupy przyłączy się Chorwacja, której prezydent, to już nieraz wspominałem, bardzo piękna pani, zwłaszcza w stroju kąpielowym, mówiła, że chciałaby, żeby Polska była liderem małych i średnich państw. Podobnie jest teraz podejście w Rumunii, też Austria, oby wygrał, który on zapowiadał, ten przywódca Partii Narodowej, że jak wygra, to przyłączy się do Grupy Wyszehradzkiej. Rumunia, gdzie zrobili wielką czystkę postkomunistycznych urzędników, ponad 1000 zawędrowało do więzień, w tym 2 premierów, 13 generałów i szef sztabu generalnego. Także, no i przede wszystkim wygrał Prawd. To jest też dla nas na pewno korzystne, szobetę. Obrońca państw narodowych i chrześcijaństwo przeciw gender i tym podobnych tych. Więc jest wiele rzeczy, które ruszyło do przodu, co nie znaczy, że w tym moim rankingu ministrów będą osoby ogromnie negatywnie oceniane. Waszczykowski pała, cała pała, bez plusu i na przykład Gliński 2+. Potem mogę wyjaśnić dlaczego. Ten plus to głównie za to, że jednak do muzeum w końcu historii. Bo w innych rzeczach ten człowiek nie rozumie, co to jest kultura, co to znaczy. No, trafił może gdzie indziej by się. No. Ale, a ostatnio jeszcze ulega wyborczej na tyle, że jak wyborcza skrytykowała wykład Miszalskiego w najlepszej księgarni patriotycznej w Polsce, w Łodzi, to co zrobił pan Gliński? Od razu cofnął dotację, nie za dużą dla tej księgarni. Jak wyborcza wpływa na działania ministrów, no to ten. No, a jak wpłynęła na pana Waszczykowskiego? Waszczykowski wziął za doradcę Matthew Tyrbanda. Znakomitą osobę. Zresztą ja w ogóle ten ojciec jego, Tyrband, dobył Cywilizacja komunizmu, jego przemilczana książka. Nie wiem, czy tu jest w księgarni. Ale jak wyborcza pisze o Tyrbandzie, nigdy nie wspomnie na daty, bo on dokładał Żydom ubekom, Żydom politrukom i nawet na emigracji występował w obronie Polski i przeciw poprawności polityki. A syn jest podobny. Syn popiera PiS zdecydowanie i tak dalej. No to został doradcą, ale zaatakował w jakimś artykule żonę Sikorskiego, Annę Eibelbaum. Co się stało? Wyborcza go zaatakowała jako antysemitę. To jest ciekawa kategoria. Żyd, antysemita. I dzielny Waszczykowski usunął go jako doradcę. Czy to nie jest chore, proszę państwa? I teraz pytam, bo ja ciągle mówię, że PiS szczeka, a nie gryzie. I o tym chciałem powiedzieć. Otóż pytam, dlaczego tak jest, że na przykład dopuszczono do okupowania tej mównicy i tak długo, zamiast od razu obłożyć karami tych wszystkich, a był precedens, bo Janowski, minister Gabriel Janowski, jak okupował mównicę w sprawie cukru i tak dalej, to został ukarany 3-miesięcznym zabraniem pensji. Ja o tym napisałem, proszę zajrzeć na mój blogu. Już kiedy? 25 grudnia akurat ten. I co? Potem kukizowcy podnieśli na początku stycznia. Potem dopiero gdzieś w połowie zaczęto i Błaszczak i inni zaczęli mówić ukaranie. Miało być ukaranie. I gdzie? No gdzie jest to ukaranie? Gdzie jest konsekwencja PiS-u? Miało być usunięcie tych wszystkich przewodniczących komisji
z PO i Nowoczesnej, którzy brali udział w tym wszystkim. I gdzie jest? Nie ma. A przypomnę, że na czele Komisji Spraw Zagranicznych stoi pan Schetyna, tylko z dobrej woli PiSu, który miał większość. Ja już pisałem z 10 miesięcy temu, jak facet głosi totalną opozycję, jak donosi na do Brukseli na nas, to dlaczego jest przewodniczącym komisji? Miano usunąć, nie usunięto. To wiem, od niestety poseł Dziuba nie mógł tu być dzisiaj, bo ma w Warszawie, ale właśnie on mi opowiedział, jest z Komisji Zdrowia i kto na czele komisji stoi? Arłukowicz. Za jednym z zastępców jest ktoś z Nowoczesnej, jednym jeszcze z Platformy, jest ktoś z PiSu. I nie ma prawdziwej pracy, bo ci tylko szczekają na PiS. Na każdym. To co to jest? W ogóle PiS oddał, mając większość przewodniczących komisji dla tych różnych. To co to jest? To jest samobójczy masochizm. Myślałem, że usuną teraz. Dalej obiecywano, że usuną te wicemarszałkinie Dolniak i Kidawę-Błońską, które brały udział w anarchicznym lokowaniu. Gdzie to jest? Nie ma, proszę państwa. To co to? Czy tak postępuje rząd, który chce wygrać? Paru znajomym ministrom mówiłem już 10 miesięcy temu, wprowadźcie ustawę medialną taką jak na Węgrzech. Można ją przepisać dosłownie, kropka, przecinek, bo ustawa karze bardzo wysokimi karami, milionowymi za oszczerstwa. Gdyby była u nas, to ten alimenciarz kijowski, który już powinien być dawno w więzieniu notabene, no co to za zabawy, no, przepraszam bardzo, jak już myślę, to dopiero teraz się zabierają łaskawcy. Otóż pan alimenciarz kijowski za słowa napisane na Twitterze, że ten obecny rząd odbiera godność ludziom bardziej niż rząd stanu wojennego, niż rządy późnego Gomułki. No jawne oszczerstwo. Na Węgrzech by dostał milionowe kary i by ucichło. Już na Węgrzech nie psioczą, nie kłamią, nie rzucają oszczerstw, bo miliony, tylko po kieszeni trzeba uderzyć. Mówiłem, proponowałem bez skutku, proszę państwa. To dlaczego się tego typu rzeczy dopuszcza? No, ale przede wszystkim, ja się po prostu boję, że jeśli będzie z naszej strony miękkość i jeśli nie połączy się wszystkich sił patriotycznych, to oni mogą wygrać na nieszczęście. A proszę państwa, w 2015 roku zdarzył się cud wyborczy, ale także dzięki temu, że lewica się podzieliła, że było osobno SLD i razem, gdyby się nie podzielili, wyniki były zupełnie inne. A jeśli się teraz dogadają, jeśli będą wykorzystywać nasze błędy, to i co to oznacza? Otóż ja powiem państwu, co oznacza, bo ja przewidująco tu patrzę, a może przypomnę, że wtedy, kiedy wszyscy w PiSie milczeli, ja krytykowałem Michała Kamińskiego już w 2006-2007 roku. Mogę polecić lektury i w naszym dzienniku, i w telewizji. I okazał się padalcem, trzeba powiedzieć. Ja krytykowałem Urbańskiego. Ile razy w naszym dzienniku, w radiu przed wyborem na prezesa, po wyborze, nawet w trakcie. On nawet Bendera poprosił, żeby mnie trochę zneutralizować, zaprosił mnie na obiad w luksusowej restauracji tradycji, ale i tam były, też się spieraliśmy. I no i co z tego wyszło, z Urbańskiego? Że dał program Lisowi, całe mnóstwo innych, że przez niego przegrał Kaczyński w debacie z Tuskiem, bo Tuskowicze dyrygowani przez Grasia, ta ich młodzieżówka, rozsiedli się za Kaczyńskim i wrzeszczeli. Nie ściągaj, gdy chciał zajrzeć do ten. Proszę państwa, ja mam bardzo duże doświadczenie w występowaniu, ale myślę, że jakbym za sobą miał co chwila takie wrzaski, obowiązkiem, psim obowiązkiem prezesa telewizji było przegonić Tuskowiczów albo przerwać nierówną debatę.
To co? Ile razy krytykowałem? Kluzik Roskowską też pierwszy krytykowałem, dopiero później. No, bo wreszcie Kaczyński. Co postrzegam? A już nie mówię o Julczyk Ziobeckiej, złym duchu, którego mianowano konsulem w Nowym Jorku, gdzie przyjmowała Grossa, a blokowała patriotycznych polskich profesorów, typu Chodakiewicza. Także proszę Państwa, tu dzieją się różne złe rzeczy, bo ja uważam, że bylibyśmy w dużo lepszej sytuacji, nie to, że ciągle jest 30 parę procentów, mimo 500+, mimo tylu innych rzeczy, bo tamci szczują, a dlaczego nie posuwa się dalej? Bo po pierwsze jest bardzo zła informacja, co wszyscy przyznają, bo tymi rzecznikami rządu i PiSu są dwie ciamcia-lamcie, to znaczy dwoje ciamcia-lamcie, jakbym powiedział, czyli Bochenek i Mazurek. Przecież to są nieudacznicy. Oni nie wiedzą, co to jest drapieżne przedstawianie racji. Ten. Jest z kilkudziesięciu dziennikarzy, teraz mógłbym wymieniać, od Karnowskiego po Semkę, po przeróżnych innych, którzy by dużo lepiej się spisywali i właśnie ostro, a ci mięczaki po prostu. I teraz, co dalej? Ja uważam, że ogromne szkody przynosi to, że nie wybrano właściwej osoby na czele telewizji. Uważam Jacka Kurskiego, brata oczywiście Jarosława Kurskiego, zastępcy naczelnego Wyborczej, za wręcz szkodnika. To pisałem wielokrotnie. Po jednym moim takim tekście na blogu, już następnego wieczorem, następnego dnia rano już zakazano mego programu o powstaniu węgierskim w radio. Tak jak w PRL-u. To ten. No ale teraz o co chodzi? Proszę, zwróćcie Państwo uwagę, że telewizja miałaby ogromne znaczenie. Zmieniono trochę, ale to co widać, zmieniono wiadomości, dodano w telewizji, zresztą Ogórek jest bardzo dobra, jeszcze parę programów, ale przeważająca część telewizji jest niezmieniona, a najważniejsze jest, czego w niej brak. Bo gdyby telewizją rządzili ludzie, no tacy jak Wilczar chociażby też, to by pokazywali też wszystkie świństwa Platformy SLD za całą przeszłość. To by się przydało. Pokazać zestaw afer. Tu powinien być cykl. Afery PO, afery SLD. Tu powinien być prawdziwy portret Michnika, prawdziwy portret Gieremka, Janusza Lewandowskiego. Ja pisałem natychmiast po tym, jak Janusz Lewandowski zaatakował PiS i Polskę, rząd PiSu. Trzeba było dać cały program o jego prywatyzacjach i co on robił. A dlaczego nie dano programu, a byłby komiczny, o Gronkiewicz-Waltz? Tak, i nie tylko o prywatyzacjach. Pokazać całą obłudę i hipokryzję tej strasznej pani, którą nawet jej były protektor Wałęsa nazwał hieną Gronkiewicz-Waltz. Otóż ja tylko przypomnę, jak to Gronkiewicz-Waltz, która udawała nabożną, niebywale katoliczkę, strzeżmy się przed tymi udawaczami spod ducha znaku Ducha Świętego. Tak, a Suchocka druga też. A po co PiS ją trzymał w latach 2005-2007? Ona była 7 lat ambasadorem w Watykanie i pewno wspólnie knuła z Dziwiszem i agentem Kowalczykiem, kogo odsunąć, żeby dalej blokowano awanse dla biskupa Lepy, dla biskupa Frankowskiego, a stary agent Życiński błyskawicznie awansował do arcybiskupa. Pierwszy Cęckiewicz ujawnił a propos na temat Życińskiego, a drugi, a Gocłowski i nikogo promowano, no bo też Suchocka była 7 lat. Ta łagodność, Suchocka, która robiła inwigilację prawicy w 93 roku, a głównie PiSu, PC. PC, no to co? Milczanowskiego rozporządzenie było. Proszę? Milczanowskiego ministra. No a Milczanowski, jaka to była osoba? Minister w jej rządzie przecież. Też powinien odpowiadać właściwie sądowo za różne sprawy. No i proszę Państwa, ja przypomnę tu jeszcze raz, jeśli którzy Państwo nie słyszeli,
że ta pani Gronkiewicz-Waltz kandydowała na prezydenta Polski w 1995 roku i dostała około 2% głosów, ale po pielgrzymce Jana Pawła II, wtedy, jak się to nazywa, do Skoczowa, powiedziała do swoich współpracowników: patrzyłam na usta jego świątobliwości i zobaczyłam, że układają się w słowa: Hanno, zostaniesz prezydentem. No, dostała 2%, więc źle odczytała. Potem powiedziała: jak zostanę prezydentem, będę matką i ojcem dla narodu. A minister Kołodko czujnie zauważył: wtedy to już będę pełną sierotą. Także chcę być pełną sierotą. A później ta pani usunęła między innymi profesora Chazana. Ta pani katoliczka rozpędzała brutalnie kupców polskich z placu Defilad. Tak? No już nie mówiąc o wielu innych rzeczy, co robi tam wobec krzyża na Krakowskim, inne ten. I tu jest kolejna sprawa, proszę państwa. Jeszcze do wyborów samorządowych jest trochę czasu. Moim zdaniem już powinno się rozpocząć kampanię. Słyszą o spóźnieniach. I między innymi tu w Poznaniu, proszę państwa. Bo ja tylko przypomnę, że trzeba też się dobrze mieć dobre rozeznanie, co jest w innych miastach. Bo jako fatalny błąd PiS-u uważam, że wtedy Kaczyński akurat nie przyjechał wesprzeć Dziubę, a Dziuba miał tylko 3000 różnicy od tego z PO, a kto wszedł do wąskiego finału, to z Grobelnym każdy wygrał, tamtej mógł wygrać. A nie było żadnych spotów telewizyjnych PiS-u na temat Dziuby. A przyjechał Kaczyński do Łodzi, gdzie ta popierana kandydatka dostała 13% głosu. No. To zupełnie inaczej by wyglądało, gdyby PiS się zainteresował właśnie Poznaniem. Ja ze smutkiem patrzę na to, co się dzieje w Poznaniu, bo przecież to było miasto narodowców, narodowe, a teraz rządzone przez lemingów i lewaków. Proszę Państwa, ja rozumiem oczywiście, że wymordowano tak wielu narodowców w czasie wojny i później, że po 56 Poznań, który wszystko zaczął, był szczególnie prześladowany, zastraszany. No trzeba o tym pamiętać, to więcej się powinno też pokazywać, ale właśnie dlatego, proszę Państwa, tak jak mi wstyd za Warszawę, za to, że rządzi tam ta Walcowa, to co słyszę o Jaśkowiaku, to są rzeczy ponure. A dlaczego w tej telewizji nie zrobią programów prezydenci miast? I pokażą tego Dudkiewicza we Wrocławiu, który niesamowicie zadłużył miasto, jest germanofilem, tą Walcową, tego Jaśkowiaka i tak dalej. Pokazanie afer. A ja zapytam, a dlaczego w telewizji nie zrobiono żadnego wywiadu, nawet z Orbanem, on chętnie udziela wywiadów, miał bardzo wiele różnych tym, albo z innymi czołowymi, z którymś czołowych polityków, ekonomistów węgierskich, żeby pokazać, jak oni walczyli. Przecież mieli te same walki z Trybunałem Konstytucyjnym, z innymi, z bankami. Dlaczego? Nie było ani jednego programu przez te półtora roku. Z Orbanem miał ten, co prowadził Salon 24 wywiad. No i ile czasu to było? A to sam Orban musi wyrazić zgodę. Orban wyraża zgodę, bo był w bardzo wielu miejscach, wyrażał w niemieckiej, hiszpańskiej, gdzie on jeździ na kongresy nawet katolików. Teraz następna rzecz. A gdzie był jakiś ekonomista lub socjolog? Dlaczego nie zrobiono przez półtora roku na przykład spotkania ekonomistów węgierskich, socjologów o transformacjach? Przepraszam. Dlaczego nie pokazano, a pokazano Rumunię, gdzie rozlicza się tak mocno komunistów? A czy był program o Islandii, gdzie 16 bankierów trafiło do więzienia? Bardzo dobry przykład? Nie. A pytam dalej to, co stawiam pytanie. Dlaczego? No teraz podobno Pietrzak ma wreszcie dostać jakiś program. Po tylu czasu. Ileż razy on to krytykował? Pomijanie. Półtora roku pomijanie człowieka tak znakomitego. A Rociewicz w kilku wywiadach mówił, że już ma dość, że odetnie sobie ucho i pośle do prezesa telewizji, a uszy mi szybko odrastają. A dlaczego Cejrowskiego?
Nie, sam sobie rozciągam, bo mówią, powiedziano, że jest za stary. No ma 50 kilka lat, jest dużo lepszy od tych dinozaurów telewizji. Także, więc jak przyjrzy... A Reszczyński dalej jest na zsyłce po północy w programie trzecim. Za to mianowano szefem publicystyki Dawida Wildsteina. Ja bardzo lubię jego ojca, ale Dawid to jest skrajny po prostu sionista, który potłukł po pijanemu, to znaczy rzucił się z butelką na rysownika narodowego Wasiukiewicza. Jakie miał doświadczenia radiowe, bo przypomnę, że Reszczyński prowadził Teleekspres, potem założył Radio Warwa i prowadził przez 15 lat. I teraz jakie słyszę wyjaśnienia, dlaczego była ta blokada, jest i jak wielu starych trupów komunistycznych jest dalej w telewizji. Otóż pierwsze wyjaśnienie to jest takie, że w telewizji rządzi prawica laicka. Nie tylko chodzi o Żydów typu Dawida Wildsteina, ale w ogóle zbyt dużo nabrało się tam takich osób, które patriotyzm i Kościół mają generalnie biorąc w nosie. No więc dlatego dla nich Reszczyński wykłada na uczelni u ojca Rydzyka, tam gdzie ja też wykładam. No to zły. Cejrowski, fundamentalista chrześcijański. Rosiewicz. Tyle razy występował w telewizji Trwam i Radiu Bar. To jest jedno wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie, że obecne kierownictwo telewizji, a dzielny Kurski był w 6 partiach, 3 go wyrzucono, już nie wrócił do PiS-u, też go wyrzucono przecież, to nie lubi ludzi niezależnych, samodzielnych, którzy patrzyli na ręce. A trzecie wyjaśnienie od kogoś, kto bardzo dobrze zna sytuację w telewizji, był w niej na różnych funkcjach, że po prostu, tylko proszę wyłączcie Państwo, naprawdę to. Więc w tej trzecie wyjaśnienie, że po prostu tam są wielkie pieniądze w telewizji, je kradną na potęgę. I tu może dam przykład personalny, bo nie zakazał mi przypomnienia. Brat senatora Janka Żaryna, Szczepan Żaryn, prowadził wraz z Jackowskim liczne programy w telewizji, interpelacje, o historii, ja też tam u niego występowałem. Zawsze był endekiem i kilkadziesiąt lat temu kłóciliśmy się, ja za Piłsudskim, on za Dmowskim. Teraz jestem przeciw tego typu kłótniom, obaj byli wielcy i tak dalej. Ale mówię, znany był jako endek. I właśnie Wildsztajn, Bronisław, chwała mu, wiedząc, że ten jest endekiem, a endecja nie była lubiana przez Żydów, uczynił go dyrektorem generalnym w telewizji odpowiedzialnym za finanse, za ten, bo wiedział, że on jest czysty jak łza. A kto go potem usunął? Nasz, Urbański, bo nie chciał podpisywać fikcyjnych faktur. Tak proszę, to wiem od Żaryna. No to są takie, są też układy, trzeba wiedzieć. I telewizja przez to, że nie została do końca zreformowana i opanowana, nie daje tego, co powinna dać, tego naprawdę wielkiego wsparcia dla rządu dobrej zmiany. A poza tym, proszę Państwa, to wiele osób się pobija, no mnie też, ale do innych kiedyś. Ja byłem na czarnej liście już długo w telewizji, to się nie zmieniło. Ale przykładowo tu jeszcze. Za to, kto robi karierę w telewizji? Zbyt dużo przebierańców i w radio. A ja na przykład mam swoje wahania co do Marcina Wolskiego, czy jest dyrektorem programu drugiego, bo pamiętam, że był sekretarzem organizacji partyjnej w radio, że był, prowadził program Polskie Zoo, w którym ogromnie wysławiał Wałęsę jako lwa i pokazywał chciwych, pazernych chomików kaczyńskich. Pamiętacie to Państwo? I jak ja teraz słyszę, że ten sam Wolski mówi, że obecny rząd jest najlepszy od czasów Stefana Batorego, no to ja przepraszam, to już jest dla mnie kpina. Ja bardzo cenię sobie Szydło
i w ogóle byłem zły na Suskiego, też Lizusa, który powiedział, że Szydło jest dobrym premierem, ale lepiej, żeby zastąpił Kaczyński. Wcale nie. Niech Kaczyński jest tam, gdzie jest i dobrze kontroluje wszystko. Natomiast mówić, że najlepszy rząd od czasów Batorego, a był taki Grabski, który nas uwolni od inflacji. I można by dużo przeczytać. Ja nie znoszę Lizusów. I podam tu inny przykład teraz, taki ciekawy. Już momencik. Momencik. O! Już. Tak się składa, drodzy Państwo, że w telewizji jedną z czołowych postaci jest Stanisław Janecki, który nie przeprosił za swoje świństwa antypolskie, antykatolickie przez wiele lat jako zastępca naczelnego wprost i potem naczelny. Jak gdy oni opublikowali, to on opublikował słynne manipulowane taśmy Rydzyka. Ja wtedy napisałem 7 odcinków w naszym dzienniku wprost w walce z Kościołem, w walce z narodem. To zemścił za to, wysuwając tę prowokację Kani. Niech ona jeszcze się odezwie, ja już drugi raz ją zdemaskowałem za kłamstwa warszawskie, ale nie próbuję, bo ja wpierw chciałem po prostu ją zaskarżyć na 200 tysięcy złotych, ale do tego trzeba było mieć 20 tysięcy kaucji, a na to nie było mnie ciągle stać, to był błąd. Niech się odezwie tylko, bo nie powiem, co sądzę o jej. Ale co robił pan Janecki? Otóż pan Janecki, drodzy Państwo, to był autorem bardzo wielkiej ilości artykułów antykościelnych. Kaczyński o tym nie pamięta, PiS o tym nie pamięta. Oto, wprost, Kościół niezgody. Palec z nieba w 95. na Glempa, to znaczy tak jak Neron na gladiatorów, do dołu, na śmierć. I atak niesamowity Janeckiego na Glempa, a potem na koniec sugestia, że większość biskupów ma już dość Glempa, i że na jego miejsce niedługo zostanie kto? Arcybiskup Życiński. To się marzyło Janeckiemu. Teraz ten sam Janecki, wielki Janecki, pisywał straszne teksty we wprost, na przykład ze Stanisławem Jerzybacem. Najgorsze antypolskie teksty po Jedwabnym. Nasza wina, gdzie było przepraszamy Żydów i prosimy o wybaczenie. X stron, wszyscy winni, Kościół, Polacy, no najgorszy chyba tekst antypolski. A Bac to też lepsza figura, taki żydowski hochsztapler, który chyba siedzi w psychiatryku albo w więzieniu, bo ostatni raz czytałem o nim, to było w jakimś fakcie czy Super Expressie, że próbował dusić matkę swojej kurtyzany, Marzeny Rokitę sznurem i ją też, a najlepsze ta Marzena Rokita też. Zajrzyjcie w internecie, to baba, która pobiła rekord świata seksualny mężczyzn 765 w ciągu jednego dnia. Nie wiem, jak jej się to udało. I to był partner. To był partner Janeckiego, bo mówię, teraz z nikim pewno nie widziałam go. A teraz pan Janecki obecnie taki fetowany w telewizji, to proszę, co pisał w 2005 roku jesienią po wyborach i wyborze, zwycięstwie PiSu i zwycięstwie prezydenta? Prezydent z lęku i napisał, że wybór Kaczyńskiego to zwycięstwo myślenia plemiennego. Wiemy, o co chodzi, czyli takiego szowinistycznego i tak dalej. Ten sam Janecki pisał jeszcze pod koniec 2004 roku, kiedy Miller już dogorywał, Miller na prezydenta. I on jest teraz jednym z czołowych. Dla mnie to jest po prostu żałosne. A niejaki Tomasz Wróblewski, który był naczelnym Republiki, potem wprost. Rodu Fejgin, co przypomniał jego dziadek, jedyny uczciwy w tym rodzie, bo potem tam był Andrzej Krzysztof Wróblewski, postać ze wszechmiar podejrzana, Agnieszka Wróblewska. Otóż pan Tomasz Wróblewski, Fejgin, był przez dziesięciolecia
antypolski, antykatolicki, był korespondentem w Nowym Jorku, w Stanach, w Waszyngtonie, wynalazł wtedy, że rzekomo przedstawiciel PC, Zaleski, spiskował w Departamencie Stanu przeciw Balcerowiczowi. To było kłamstwo, ale i tak Jeremek to bronił, że to fakt prasowy. X razy atakował prezesa Moskala i innych. Proszę Państwa, i ten człowiek znów tu był w łaskach. Jak mógłby wyliczać tych przebierańców, a równocześnie pomija się wielu naprawdę świetnych dziennikarzy naszej opcji. A pomija się na ogół tych z prawej strony, tych bardziej ten, jakoś idzie, to już tak jest chorobliwe w tej punkcie. No i mamy prezydenta Dudę, bo jest za wiele tych rzeczy, a może tak, o, proszę bardzo, prezydenta Dudę, zajrzyjcie na mój blog, był z wizytami w Izraelu i w Nowym Jorku. Wizyta w Nowym Jorku była pierwsza. Z kim się spotkał tam głównie? Abrahamem Foxmanem, prezesem Żydowskiej Ligi Antydyfamacyjnej, łajdakiem, który był uratowany przez polską niańkę katolicką, a potem pisał niesamowite oszczerstwa o katolikach, o Polsce. Proszę zajrzeć, ja tam mam udokumentowane. To co, ja rozumiem, że Duda nie ma żadnej dokumentacji, że nie ma doradcy historycznego, ma doradcę od narciarstwa, tak, trenera narciarstwa. I potem robi takie głupoty po prostu. Z Foxmanem w ogóle nie należało się spotykać, zanim by nie przeprosił Polaków za różne rzeczy. Z kim się spotkał? W Izraelu, między innymi obok pana tego Weissa, z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem. Nawet się obściskiwali. Bardzo ciekawe. Też nikt mu nie odradził. Reuven Rivlin jest najgorszym Polakożercą żydowskim. W czasie wizyty ministra Bartoszewskiego w Izraelu sporo lat temu cała grupa, bardzo liczna grupa posłów atakowała Polskę jako współodpowiedzialną komu za zagładę. A biedny Bartoszewski siedział jak mumia, czy jak mysz pod miotłą i czy ani B, ani B, ani kukuryku, jak mawiał klasyk Wałęsa, nie odezwał się. A kto był najgwałtowniejszy w atakach na Polskę? Reuven Rivlin. Proszę zajrzeć, cytuję, nawet Wyborcza go wtedy skrytykowała. Nawet Michnik nazwał go izraelskim oszołomem. Tak, potępiło go cały szereg osób. Nigdy nie przeprosił Polaków za to. I on jest teraz prezydentem Izraela, dodajmy głupek skończony, bo jak określić to, zobaczcie na moim trzecim odcinku, Kokoszkiewicz z Wyborczej, mi w tej, z warszawskiej, przysłał, przepraszam, obrażam go, przysłał mi tekst, że Rivlin się chwalił, odwiedzając wystawę w Muzeum Historii Żydów, że pochodzi w prostej linii od Żyda jakiegoś tam Srula czy innego, który był jednodniowym królem Polski. Bo taką legendę sobie Żydzi wymyślili, że szlachta nie mogła się dogodzić, uzgodnić, kogo wybrać królem, to wybrała Żyda na jeden dzień. No i jeszcze dodał, ile my tam daliśmy Polakom bohaterów. No to Kokoszkiewicz kwitł. Pod Grunwaldem szarżowali Żydzi, huzarnia żydowska w różnych miejscach walczyła. No proszę Państwa, większych durniów i drani niż Rivlin to naprawdę trudno znać. I on się ściska, nasz prezydent Duda, z tym jego mościem. Ale o czym mówią? Zarówno w Izraelu, jak i w Nowym Jorku prezydent Duda mówił o polskim o antysemityzmie. Ani słowa nie było o antypolonizmie. A przecież w Izraelu to cały szereg premierów było antypolskich. Szamir, żebyśmy wyssali z mlekiem matki antysemityzm. Begin, no można by długo. W Stanach ileż tego można. I co? I jeszcze rozmawiał o roszczeniach, bezprawnych roszczeniach żydowskich. Proszę Państwa, nikt więcej ode mnie nie napisał, poza tym, że pisałem wielokrotnie, dużo o Żydach
zbrodniarzach i antypolakach, ale nikt więcej nie napisał niż ja o Żydach, przyjacielach Polski, bo uważam, że trzeba zawsze doceniać, choć są mniejszością nawet. Przyjaciół polskich, niemieckich, ukraińskich, jak Polszczuka, który dalej nie dostał żadnego odznaczenia, nawet pośmiertnie, choć wróg Polski, Osadczuk, został odznaczony Orderem Orła Białego przez Kwaśniewskiego. Tylko człowieka naprawdę krew zalewa, jak myślę o takich sprawach. No i teraz to oni o antysemityzmie sobie i o roszczeniach. Tak się ten. A teraz, a przyznanie orderu Weissowi, wyłudzaczowi, Hochstaplerowi, Weissowi, który nazwał Dmowskiego mordercą, który mordował słowami, a wychwalał Begina, prawdziwego mordercę. Pan prezydent Duda mówi do Weissa w Izraelu, cytuję tam kilka zdań, pan zawsze mówi prawdę, no rzeczywiście prawdę, jaką? Więc pan Weiss x razy mówił, że w UB to było może kilku Żydów, czterech, pięciu, no w końcu awansował do 17 Żydów, a było 5 tysięcy, a może jest 15 tysięcy, nie mówiąc o wszystkich. Prowadził Gociek i tak. Drugi, no nieważne, Sienkiewicz, tak minił, że w formacji SB, UB i NKWD byli Żydzi, bo był program. Tak, ale powiedział ilu? Bo ja natomiast, niech pan zobaczy książkę. Nie, nie, ale co pan powie, że jeden raz gdzieś powiedział. W książce Czas ambasadora jest jak byk, było 17-18 Żydów. No co to ma wspólnego z projektem? Jest książka Finkelsteina, Przemysł, Holokaust. No, ale to właśnie Finkelsteina trzeba było dać Order Orła Białego. To naszemu przyjacielowi, który zrobił więcej niż wszyscy politycy PiSu i inni dla walki z roszczeniami żydowskimi. Dlaczego nie dano orderu pośmiertnie Hemarowi, Marianowi Hemarowi, wspaniały kabaret antykomunistyczny, wspaniały patriota żydowskiego pochodzenia, bo dawano nawet za wojnę i za inanie mu nie dano. Powiem prosto, napiszę to odznaczenia. Lech Kaczyński wielokrotnie, dziesięciokrotnie był lepszy, jeśli chodzi o odznaczenia i przyznawał je dużo lepiej niż pan. To jakie ma otoczenie pan Duda? Przepraszam teraz. A jest Dora, wie państwo, ja teraz przy Szarku powiedział i może z tego coś wyjdzie, zaproponowałem, żeby wydać w tych kilku językach, już mówiłem, sympatyczne dla nas opinie Żydów w czasie wojny. Ponad 100 osób tam naliczyłem. A jedną z tych najbardziej zamilczanych, przemilczanych jest Dora Katznelson. Wspaniała Jankiel z Spódnicy, która wielokrotnie atakowała Grossa, Skubiszewskiego, krytykowała za politykę na kresach, za przemilczanie. Ja się z nią przyjaźniłem, że byłem, namówiłem ojca Rydzyka na program z nią, ale to było już przed jej śmiercią, więc już tylko z Krakowa coś nada. No wspaniała, ona nie ma żadnego znaczenia najmniejszego polskiego, tak jak Hemar nie ma, jak Mieczysław Grydzewski, naczelny Wiadomości Londyńskich, które było o wiele bardziej patriotyczne i prokatolickie, Żyd to robił, tak? Grydzewski niż Gierdroycz, który w ogóle nie lubił kościoła, coraz bardziej stawiał na rewizjonistów tych komunistycznych, a tamten stawiał na patriotyzm i kościół i to jest. Nie ma żadnego odznaczenia. To proszę państwa, tu są takie zaległości i co, i kogo, i pan zawsze mówi prawdę. No to rzeczywiście, pan zawsze się upomina o mienie żydowstwa. Znaczy on tak zaczyna, on ma bardzo, jest przebiegły, miły głos. No w niektórych sprawach akurat tam może odpowiadać, bo on mówi, nie było polskich obozów koncentracji, no Niemcy są winni, ale to, no to już się cieszymy, bo wielu Żydów twierdzi, że to Polacy mordowali. Ale poza tym zaczyna na ogół tak bardzo miło, tu się spoczywa, a potem na końcu, ale zapłaćcie te mienie. Boli to nas jak rana. Ja to, zobaczcie, no bo cytuję, tam jest aż za dużo do cytowania. I co? Proszę zajrzeć do polemiki Brauna
z tym Grzegorza telewizyjnej Ring. Rozłożył dzielnego Weissa. No, stosunek głosów był 70-30, tak się ten. I jego, tego wyłudzacza, faryzeusza antykościelnego, a jak to nabożny, wielce nabożny Duda, mówię to bez ironii, jakoś pogodził się z tym, że Weiss atakował prymasa Glempa, gdy Glemp powiedział po Jedwabnym, że Żydzi też mają do rozliczenia, no to został, to ten go zaatakował, atakował Kościół katolicki, że dalej Kościół chce wygrać na starych ogniach antysemityzmu. I to ludzie nie przeszkadza. No pewno nie wie, ale ignorancji nie można usprawiedliwić. Trzeba było wziąć doradców, choćby profesora Andrzeja Nowaka, chyba najlepszego historyka, który jest w Krakowie przed takimi decyzjami. Jana Karskiego mianować generałem, gdy Pilecki jest tylko pułkownikiem, Jana Karskiego, oszusta, który nakłamał w książce Secret State, nie przywiozłem, bo za dużo bym dźwigał, ale mogę, kto zechce mi odwiedzić w Warszawie. Mam tą książkę z 1944 roku, gdzie pan Karski kłamie, że zakradł się w przebraniu strażnika estońskiego do obozu zagłady w Bełżcu. Nigdy w nim nie był. I nawet biografowie chwalący teraz Karskiego, Wód, Jankowski, przyznają, że był z kilkadziesiąt kilometrów. Ale robił sensację, wielki bohater, zakradł się ten. No i proszę państwa, ale przy Karskim on był, owszem, kurierem dzielnym w czasie wojny, nawet w 40 roku był jeszcze obiektywny, jeszcze nie kłamał, bo w 44 kłamał. Otóż w 40 roku napisał nie tylko o tym, że w Polsce są w niektórych środowiskach uczucia antyżydowskie, zwłaszcza po tym, co się działo na Kresach, ale napisał bardzo prawdziwie o tym, co było na Kresach, o roli bolszewików żydowskich. Ja to cytowałem, a Gross to oczywiście pomijał. Ale już w 44 kłamał prosowiecko w swoich różnych tam raportach, no bo to było milej widziane u Anglików i tak dalej. A w 46 roku ja rozmawiałem na jego temat z Zofią Korbońską. Kochani, wdową po Stefanie Korbońskim, delegacie rządu na obczyźnie, na kraj w czasie wojny, a później najbliższym współpracownikiem Mikołajczyka. Wspaniała pani miała 90 kilka lat i miała wspaniałą pamięć do pozazdroszczeń. I ona powiedziała to, co mówiła o Karskim jako chciwcu, pazernym typie, którego złapano na granicy brytyjskiej, Wielkiej Brytanii, na przebycie dolarów i obcych walut. I uratował go ambasador Edward Raczyński. To, co opowiadał mi o nim profesor Iwo Cyprian Pogonowski. Na próżno rok temu występowałem, żeby odznaczyć tego 95-letniego wielkiego patriotę orderem Orła Białego, bo niedługo umrze. Umarł bez żadnego odznaczenia w Polsce. Tak jak bez żadnego odznaczenia jest w Polsce dalej Richard Lucas, zagubiony, zapomniany Holokaust. Wspaniała książka o historii Polski. On napisał 6 książek wspaniałych propolskich. Jest oczywiście przemilczany, no bo walił w Grossa, bo był po stronie Polaków. Też upominałem się o niego. Gdzie tam? Duda ma swoje otoczenie. I teraz, proszę państwa, opowiadał mi właśnie Pogonowski. Bo ze względu na to, że Karski w ostatnich 15 latach był normalnym Polakożercą. Atakował wielokrotnie Polonię, między innymi w czasie debaty w Muzeum Holokaustu, gdzie jego przeciwnikiem był ten, jak się Pogonowski. A dlaczego atakował? Trzy wyjaśnienia ze strony Pogonowskiego. Po pierwsze, miał do mnie dwugodzinną taką telefoniczną rozmowę, chory na chorobę Heinego Medina, nie mógł pojawiać się w Polsce od 50 czy iluś lat i gdy żony nie było, to się biedny nudził. Tak, w tej dwugodzinnej rozmowie opowiedział mi, między innymi, że tak, po pierwsze, Żydzi wykryli szybko
fałszerstwo, samochwała Karskiego, że był w obozie zagłady w Bełżcu i tym go szantażowali. Tak jak Nowaka Jeziorańskiego szantażowano tym, że był powiernikiem tych domów żydowskich, nieruchomości żydowskich w pierwszych latach wojny. On mówił, że z polecenia AK, ale to różnie to było. No wracam do, więc pierwsze szantażowali go, że ujawnią to, jak nie będzie im jadł z ręki. To pierwsze. Drugie, dostał bardzo wysoką emeryturę z Izraela. Bo Izrael w odróżnieniu od Polski to akurat robi mądrze, że docenia świadków wydarzeń, był świadkiem wydarzeń, dano mu też wielką nagrodę tej Bnei Bert, tej loży masońskiej, a w ogóle był związany z nią od lat 30. Zobaczcie na loży Bnei Bert, co piszą o Karskim, jak się chwalą, że to ich człowiek, tak? A kto go popierał najbardziej? Kto mu robił reklamę? Józef Rettinger. A wiecie państwo, pamiętacie, kto to był? Jeden z najgorszych masonów, doradca masońskiego prezydenta Meksyku, Eliasza Callesa, który robił rzezie katolików, księży, wywołał wojnę domową, to jest Gielose, i on tam był. Potem w ogóle ciemna figura, tam był przy Sikorskim, więc Józef Rettinger też dobry. No ale, no tak, tam on ma wiele rzeczy na swym koncie ciekawych. No i teraz, a trzecia rzecz, wmówiono dzielnemu, jak się on tam nazywał, mówiono Karskiemu, że jak będzie dobrze dokładał Polaków, to załatwią mu przyznanie pokojowej Nagrody Nobla. No, był kabotynem, więc chętnie uwierzył, ale z drugiej strony Szymborskiej przyznano zamiast Herberta i nawet mianowano w pewnym momencie go już do nagrody. No to mianowań to jest wiele. I teraz to, więc to jedna sprawa, więc walił w Polaków jak mógł. Po drugie, przedstawiał się już nawet w wywiadzie dla Trybuny jako Amerykanin, nie Polak. Poparł Kwaśniewskiego. A co jest znów ciekawe? Przecież on współpracował z CIA, był na jej, i to dobrze oczywiście, był wykładowcą antykomunistycznym w Ameryce Południowej, w Azji, dobrze na tym zarabiał. I jak mogło być, że ten współpracownik antykomunistycznej agencji wywiadowczej amerykańskiej poparł Kwaśniewskiego? I to bardzo mocno, na ramach postkomunistycznej trybuny, usprawiedliwiał Bermana, Cyrankiewicza, Bieruta, tłumaczył. I wreszcie doszło do tego, że sześciu czołowych działaczy, Bartoszewski, Korbońska, Andrzej Pomian, Jan Nowak, Jeżański, Tadeusz Rzęczykowski, napisali protest do Rzeczpospolitej, ubolewając, że on się tak wygłupia. Zbliżamy się do kresu naszego życia. Z głębokim żalem stwierdzamy, że Jan Karski w swym oświadczeniu, jak również w liście do Aleksandra Kwaśniewskiego, dopuścił się aktu odstępstwa od tych ideałów, którym służył tak bohatersko, ryzykując wielokrotnie swoje życie w latach wojny i okupacji. Proszę przejrzeć go do zwrotu, bo to już jest dla mnie strasznie cenne. To właśnie, chociaż już zacytowałem na blogu. I proszę państwa, dodatkowo, już czuły, z pogardą podchodził do Polski i polskiej historii. W Trybunie napisał, że Polska była wrzodem w XIX wieku, który ciągle kojączył, a on o tym wie z akt dyplomacji ówczesnych. Ja powiem, z jakich akt. Wrzodem nazwał Polskę kanclerz zaborczej Austrii, Metternich, bo jemu przeszkadzaliśmy, bo Polacy dowodzili na Węgrzech, dowodzili we Włoszech, Chrzanowski. I tam jeszcze,
A co o nas mówi liczowi intelektualiści? Zobaczcie do mojej książki Myślę o Polsce i Polakach. Jak nas wychwalał Victor Hugo, jak nas wychwalał Lord Byron, że byliśmy symbolem wolności. A on idiotyczne księstwo warszawskie pisze. Ja, zobaczcie moje, przecież ja nie teraz o nim piszę. Ja w 98 roku demaskowałem jego polakożerstwo. I co o tym wszystkim dzielny prezydent Duda nic nie wie? Przepraszam, ja jestem naprawdę spaczony jeszcze, bo się boję, na co wskazujesz Braun i Michalkiewicz, że to Duda może zrealizować to, czego nie zrobił Komorowski i Kwaśniewski. Pójść na ustępstwa w sprawie bezprawnych roszczeń żydowskich, bo coś za bardzo zmierza w tym kierunku. Jeśli nie będzie szumu w tej sprawie, ja to teraz, to będzie z 5 odcinków już, 3 są, to naprawdę czarno to widzę. I już raczej uważam, że należy się rozglądać za, jeśli on nie zmieni podejścia, za innym kandydatem na drugą kadencję obozu patriotycznego. Mówię typu Krasodemski, Wasserman, Wojciechowski, profesor Nowak. Podaję, a jak zobaczycie na moich tekstach, to wszystko jest dokładnie udokumentowane, bo ja jestem historykiem, a nie błaznem, który korzysta z podpowiedzi osób nieznających się, czy takich jak, do Kielc. Już Szarek mówi, że trzeba zbadać na nowo. Wiadomo, że to była prowokacja, to bezpieki, NKWD. Żydowski autor, Michael Chęciński, którego nie czytał pewno dzielny Duda, już w 1981 roku ujawnił organizatora całej akcji, majora Diomina sowieckiego i majora Subczyńskiego z bezpieki. To, co on o tym nie wie, a on przesyła znów list do Kielca i mówi Kielca w stylu, i to jest takie, jakby wszystko było prowokacją. I jeszcze na obchodach w Kielcach czytają straszny, obrzydliwy wiersz jego teścia. Jak on się nazywa? Juliana Kornhausera. O tym, jak to lud w Kielcach rzucił się na swego pana, rabina kochane, i zabili go kamieniami i sztachetami. Od kiedy rabin kochane jest panem dla ludu kieleckiego? Może dla Kornhausera jest panem, ale nie dla tego ludu. A przede wszystkim już było to fałszerstwo. Już w pierwszym zdaniu, bo nie żadnymi kijami i sztachetami, tylko zastrzelili go. I kto go zastrzelił? Oficer WP. Bo było to pierwszy element tej prowokacji. To jest znane, no wszędzie. I czy ja to muszę prostować? I powinien Kornhauser przeprosić za swój idiotyczny wiersz. Teraz Małgosia, ale co się dzieje? Małgosia Sołtysiak, która jest, o nie powiedziałam, założyliśmy 1,5 miesiąca temu Forum Myśli Polskiej ze znanym tym pisarzem kresowym Stanisławem Srokowskim, profesorem Tadeuszem Marczakiem, najlepszym od tych spraw niemieckich. Jest w niej szereg, jest szereg księży u nas, historyków, reżyserów, Jerzy Zalewski, między innymi Historia Roja, Bogdan Urbankowski, czyli autor Czerwonej Mszy. No i wydajemy oświadczenia i będziemy też debaskować różne rzeczy. Chodzi o to, że jest około 40 osób, wcale nie chodzi nam o ilość, ale żeby żadnych przebierańców. I właśnie Małgosia Sołtysiak jest wśród nich, bo ona jest wspaniałą patriotką z Kielc, która wielokrotnie próbowała prostować różne rzeczy. Jest bratanicą jednego z czołowych żołnierzy wyklętych z tego okręgu. I ona skrytykowała wystąpienie Dudy, a była wiceprezeską ruchu imienia Lecha Kaczyńskiego. To po 8 miesiącach w marcu, nie zapraszając ją, pod jej nieobecność usunięto ją za to z funkcji wiceprezeski z ruchu. Takie rzeczy ciekawe się dzieją, proszę Państwa. Także ja myślę, że trzeba raz wreszcie zareagować, bo ja nie chciałbym, żeby ktoś, kto zdobywał głosy patriotyczne, ja mu też wierzyłem, kiedy w debacie telewizyjnej z Kwaśniewskim skrytykował go za powiedzenie, że Polacy byli sprawcami, nie tylko ofiarami. Takie ohydne ogólnienie o Polakach. No to myślałem, wreszcie będzie tu. No a to, co robi
I dlatego uważam, że trzeba może się odwrócić z tej strony, może jak, bo już tu krytykował Michalkiewicz, krytykował Braun, tam Płużański między innymi zaatakował Weissa, który wychwalał mordercę Polaków, takiego Arada, partyzanta komunistycznego NKWD-sty. Może się wreszcie obudzi dzielny pan Duda i zawróci. Ale jeśli jeszcze, ja zaznaczyłem, jedno jeszcze jakieś takie posunięcie skrajnie prożydowskie kosztem Polaków i zaczynam kampanię na rzecz innego prezydenta w przyszłości, bo mam dość tego typu rzeczy. To nie może być tak, że jedni z nas pracują przez dziesięciolecia, są konsekwentni i walczą, a prezydent, który został wybrany głosami patriotycznymi, tak się zachowuje. Ewa Junczyk-Ziomecka, minister w kancelarii prezydenta RP, odczytała list. Tu u stóp Jasnej Góry, w mieście żydowskiej Matki Syna Bożego, wymordowano 40 tysięcy Żydów, a przecież w Częstochowie Polacy i Żydzi żyli razem. Czego brak w tym tekście? Kto wymordował, że wymordowali Niemcy i teraz? I jak to poszło, jestem pewny, w różnych językach, no to Polacy, sąsiedzi, żyli, wymordowali. I teraz ja jestem, no mówię, maksymalnie pewny, że to nie mógł tego Lech Kaczyński dać, a poza tym kłamstwo ordynarne. Ani jeden Żyd nie zginął u stóp klasztoru. Zginęło akurat 40 tysięcy, ale w obozie zagłady w Treblince. A poza tym, jak mówi profesor Żmigrodzki, w Częstochowie więcej Żydów niż przeciętnie uratowano, bo właśnie katolicy pomagali swoim bliźnim. No, jak takie rzeczy się działy, jak pokażę tutaj tekst Michała Kamińskiego, jak on wypowiedział się w tym Parlamencie Europejskim, gdy poseł Adwent pokazał, że jakąś ulotkę antypolską i antyżydowską ukraińską, że to nieprawda, bo w ogóle to w Polsce jest dużo więcej antysemityzmu niż na Ukrainie. No przepraszam Państwa, za to powinien być wyrzucony następnego dnia z PiSu. Za to, nie tylko mówiąc o innych świństwach tego jego, bo ja go demaskowałem już w 2007 roku. Z tego co wiem, to więcej antysemitów jest we Francji, sam Benjamin Netanyahu, 80 tysięcy. No tak, ale mówi się tu nawet... W... Koło dupców, tylko finansjery. No tak, tak, ale widzi Państwo, no mamy tolerowanie takich osób, no i potem jak się zaświnił generalnie Michał Kamiński, jak się świni po dziś dzień. A Giertych co wyrabia? A przypomnę, bo niektórzy byli przeciw mnie. Jak pierwszy skrytykowałem Giertycha po jego wywiadzie dla Gazety Wyborczej w 2003 roku, jak mnie napadnięto, a w najgorszym stopniu napadł niejaki Terlikowski. Bardzo brudny tekst, tak, tak. Zresztą on napadł też i na Brauna, na Michalkiewicza. Tak. I to niby, a ja tu przypominam będzie też, jak atakował kiedyś PiS, że chce zawłaszczyć Kościołem. Jak atakował ojca Rydzyka jako ojca destruktora, a teraz jak mu się podlizuje. No tu żerują na słabej pamięci, ale ja będę tym, który w tym swoim alfabetem przekreśli tych wszystkich łajdaków udawaczy. Jeśli chodzi o, bylem tylko pożył. Jeśli chodzi o Giertycha, szefem MEN-u, to była demonstracja młodzieży i dyrekcji szkół i było jeszcze coś i do Bora, i do Jeziora. Tak. Giertych był bohaterem. Był bohaterem, bo udawał. Proszę pana, nie w tej chwili, bo Giertych przyznał się, że już w 2005 roku, będąc w rządzie PiSu, rozmawiał z Tuskiem, spiskował z Tuskiem. No to... Proszę. Przecież pan profesor tutaj sugeruje, znaczy się mówi, że drogą węgierską. Po pierwsze Węgrzy są mniejszym państwem i narodem, to jest jedna rzecz. Wpływy niemieckie tam jednak odgrywają dużą rolę i tego się nie da ukryć. Poza tym Orban jest, powiem szczerze, bardzo zręcznym politykiem i umie balansować. I czy to jest złe, że jest bardzo zręczny? To jest duża zręczność, jeśli chodzi o premiera tak małego państwa. Dobrze, a ponieważ pan mówi o małym państwie, to najpierw tylko na to odpowiem. Właśnie na czele małego państwa
I osamotniony najpierw Orban walczył twardo przeciwko biurokracji brukselskiej, w większości spraw obronił węgierskie interesy i to, że małe, to nie ma tu znaczenia. Teraz jeśli chodzi o germanofilstwo, tak się składa, że ja szereg razy przez... Ale nie szkodzi Niemców. Przez dziesięciolecia właśnie ja nawet więcej szedłem. Wyrażałem obawy przed zbyt wielkimi wpływami germanofilskimi na Węgrzech. W książce Alarm dla Polski w 2009 roku proponowałem, żeby powstała koalicja Kaczyński, Klaus, Orban. Tylko liczyłem nadzieję, że Orban wygra. Wygrał dużo bardziej nawet niż liczyłem, ale tylko wyrażam obawę, żeby nie było tam germanofilstwa, które jest w polityce cechą zbyt częstą u Węgrów. I co się okazało? Przede wszystkim Orban nie ma ani odrobiny proniemieckości, ma bardzo wiele propolskości. Przypomnę, że pisał magisterkę o polskiej solidarności, że był pod wpływem profesora Felczaka, autora historii Węgier, który go nakłonił do założenia partii. I teraz Orban dwie wizyty po zwycięskich wyborach zawsze składał w Polsce. W 2010 i w 2014 roku, ale nie spotkał wzajemności. Wtedy próbował wtedy odwoływać się do Polski. Natomiast właśnie Niemcy, nie tylko Scholz, bo Scholz go konsekwentnie atakował, stale go atakowali i prasa niemiecka. Za konstytucję tak patriotyczną, chrześcijańską, to nazwali klerykalno-szowinistyczna. Szereg polityków niemieckich, był ciągłe starcia, właściwie najwięcej w Europie, to ich atakowali politycy niemieccy. Także nie ma, a to, że Orban teraz, no niestety, też głosował za Tuskiem. Dlaczego? Bo jest w największej frakcji w Parlamencie Europejskim, chadeckiej Partii Ludowej, która ma 271 głosów. A że PiS za namową Michała Kamińskiego wszedł, głupota, do jednej z najmniejszych frakcji, 70 głosów, a teraz podejście Anglików będzie 50, bo Kamiński liczył, to pisał mi Michalkiewicz i Ziemkiewicz, że będzie szefem tej frakcji i został. To jak my sami się wygłupiliśmy i weszliśmy do najsłabszej frakcji, a dlaczego był zobowiązany do lojalności? Bo prezes tej frakcji, Joseph Daul, Francuz, proszę, jest moja książka o Węgierska droga do zwycięstwa. Szereg razy mówił o Orbanie, że jest wielkim Europejczykiem, bronił go przed atakami. No miał zobowiązanie, ale co ciekawe, nawet Tusk, ja nie wiem dlaczego, ale w 2013 roku też go bronił przed atakami. Nie tak mocno jak Daul. Także są tu złożone rzeczy. A ja powiem dalszą sprawę. Płacimy za lenistwo i bierność PiSu na arenie międzynarodowej. Dwa miesiące temu zapytałem na konferencji w Toruniu, panią mi było minister Fotygę, gdzie są przyjaciele Polski wśród zagranicznych polityków zachodnich? Niech mi poda jedno nazwisko, bo jeśli chodzi o Węgry, to tak powiem, kanclerz Kohl nazwał wielkim Europejczykiem Orbana. Były premier Bawarii, Horst Seehofer, wielokrotnie go chwalił i mówi, że on ma rację, a nie ta Merkel. I tak wymieniałbym ja tam 10 nazwisk. Intelektualiści, słynni, zachodni, prawicowi, po prostu to samo. A gdzie są polscy przyjaciele na Zachodzie? Bo nie zadbano o to, żeby ściągać tam przyjaciół. To nawet Jerry Daniels, ten żydowski szef fundacji, dziwił się, że Polacy nie mają tak przyjaciół na Zachodzie, bo się nie starają. Tak, i to jest problem dla mnie. A Orban miał swoje zobowiązania, no jak go broniono tylekroć i właśnie oni go ten... Notabene, jeśli chodzi o PiS, to niestety Kaczyński
nie występował w tamtych latach, o ile sobie Naimski wystąpił z pięknym listem, jeden z czołowych ludzi z PiS-u, bo nie ten, ale akurat nie było Kaczyńskiego wśród tych osób. I dopiero teraz doszło na tym zamku w Niedzicy do naprawdę takiego wielkiego spotkania, ale w ogóle ono powinno być dużo szybciej, bo po prostu poglądy są. Natomiast Orban jest po prostu o wiele radykalniejszy w różnych sprawach. A czego nie powiedziałem? Przecież ja apeluję od wielu miesięcy wyjść na ulicę. Jak może być, że tylko kot dominuje? Głównie, dlaczego nie ma wielkiej manifestacji PiS-u, środowisk radiomaryjnych, Solidarności na kilkaset tysięcy? Na Węgrzech? Jak na nich Unia naciskała, to zrobili manifestację, 400 tysięcy osób w Budapeszcie, to tak jak 1 600 000 na Polskę, bo jak liczymy ludność, proszę pana. I co? Jaka to była manifestacja z okrzykami? Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, Nelesin Dziormont, nie będziemy kolonią. Potem było jeszcze parę takich i Unia się wycofała z najgorszych nacisków tych manifestacji. A ja się nabrałem w grudniu zeszłego roku, z radością powitałem obietnicę PiS-u, że będzie w styczniu już manifestacja. I apelowałem, zobaczcie na moim blogu, żeby pójść na nią gromadnie. I dlaczego nie ma tego? No nie naprawdę. Ma chętnej, panie profesorze. Proszę? Nie ma chętnej, żeby pójść i manifestować. Proszę pani, tu są różne rzeczy. Ja zaczynam być krytyczny za bardzo wobec mojej nacji. Bo jeśli mi ktoś w księgarni patriotycznej, nie tu, ale mówi, że ludzie od zwycięstwa PiS-u zmniejszyła się ilość zakupów książek patriotycznych, bo już myślą, no wygraliśmy, to po co kupować dalej książki? No tak. No powie nam, księgarni naszego dziennika na Lei Solidarności. To co to jest? Czy to jest normalne, że na Węgrzech, które były dość zateizowane, zlaicyzowane i na Węgrzech jest 2 miliony osób uczestniczących w krucjacie różańcowej, a u nas ile? 150 tysięcy? Wiecie? To czy to nie jest żałosne? Ale poza tym kościoły węgierskie i katolicki, i protestancki stoją murem przeciwko napływowi imigrantów. Popierają absolutnie Orbana. Biskupi mówią i sam prymas, że to najazd i tak dalej. Prymas Czech to samo powiedział, a u nas kardynał Nycz. Tak, no też, tak, ale mówię teraz o kościołach. Oni są konsekwentni. A u nas kardynał Nycz, który bzdurzy w stylu, że Polska jest odpowiedzialna za przyjęcie uchodźców, to niech przyjmie u siebie, ja pisałem, do pałacu biskupiego z 20, a potem niech czuwa, żeby nie ograbili mu pałacu i nie zgwałcili jego gospodzi i jego samego. Ja naprawdę z nostalgią patrzę, wiecie państwo, jak węgierskie kościoły i kościół katolicki jest większy oczywiście, stoją murem za Orbanem. Tam nie ma żadnych pieronków, gocłowskich, nyczów i to jest, ale tam nie, żaden węgierski dziwisz nie wsadziłby węgierskiego Kwaśniewskiego do Papa Mobile. To po prostu, bo by nie, tyle, że tam księża i kościoły dostały dużo bardziej w skórę w czasach stalinizmu. Tam przecież rozwiązano zakony, posłano zakonnice i zakonników do obozów pracy. Tam nie ma złudzeń. I ja trochę im tego zazdroszczę. Ta porcja była, usuwania ciąż była przecież jedna. No tak, ale to się ogromnie zmniejszyło, ale poza tym oni wprowadzili, bo tu jakiś głupek, no, nawet znany dziennikarz, chyba z Kwieciński, napisał, że to jest inaczej, bo oni nie mają takiego antyaborcyjnej ustawy i tam coś o małżeństwa. Otóż Węgrzy wpisali w konstytucję, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Tak jak w konstytucję wpisali zakaz sprowadzania produktów GMO. I może im Unia naskoczyć, mają w konstytucji. Także, ale to, co pan mówił, że Orban jest sprytny i przebiegły, to jest prawda. A znaczy metoda Orbana, to go ten cały analfabeta Schulz
stary pijaczyna, tam pijaków jest dużo, Junkers i ten, to stary pijaczyna bez matury, kiedy jednak się rozezrał w Orbanie. Orban mówi, to jest właśnie taki cwaniak, mówi, ulicowy, bo jak przyjeżdża do Brukseli, to zapewnia nas o chęciach dogadania się z Unią, a jak tylko wraca do Węgier, to nazywa nas kolonizatorami. Inny przykład Orbana. Tam jest pewnego rodzaju nieszczęście, jeśli chodzi o ilość Cyganów. Jest 700 tysięcy Cyganów, na niecałe 10 milionów ności i za bardzo nie lubią się przepracowywać, jak wiadomo, pewien inny styl. I co zrobiono? A na wnuczek to akurat ten węgierski Cygan notabene grasował. No więc, ale co było ciekawe, ta węgierska partia prawicowa opozycyjna Jobbik, zresztą jest korzystne PiS, że powinien żałować, że nie ma tu mocnej opozycji prawicowej. Bo tak to Orban mówi, jak my odejdziemy, jak was nas odsuniecie, to będą Jobbik. A Jobbik są natychmiastowego wyjścia z Unii, są bardzo antyżydowscy, antycygańscy, zło. Powołali nawet straże przeciw Cyganom, chcieli ich z obozów pracy zamykać. Orban straże rozwiązał, ale wziął się wobec Cyganów na sposób. Wprowadził takie dodatki, że za każde dziecko dużo więcej się płaci, po trzech dzieciach nie płaci się podatku. Tam różne ułatwienia, ale jak wystarczy, że jedno dziecko z wielodzietnej rodziny cygańskiej, na ogół są wielodzietne, nie pójdzie do szkoły przez pół roku, to cofa się zasiłki dla całej rodziny. No i to jest elastycznie. Ale skutecznie. Proszę bardzo. No, proszę Państwa, co tak słabo z tą dyskusją? Nie, to może o sytuacji dotyczącej GMO aktualnie w Polsce. Jak to wygląda? Może Pan Profesor też będzie wiedział. No, ja w ogóle uważam, jestem bardzo krytyczny wobec tych wszelkich porozumień CETA i TTIP. No to na szczęście Trump już utrąci, to już widać, bo to jest po prostu nonsens. Polecam Państwu lekturę w internecie profesor Orędziak, która wielokrotnie występowała też przeciwko funduszom emerytalnym, ostrzegała, świetna ekonomistka. Po prostu tam są mechanizmy w tym TTIP, które sprzyjają, taki mechanizm dla arbitrażu między państwami a tymi wielkimi korporacjami, a korporacje mają bardzo wiele pieniędzy i doskonałych adwokatów. Dzięki temu, tak jak przegraliśmy z Eureko już sporą sumkę pieniędzy, a tam przegrali na przykład chyba rządy szeregu krajów południowoamerykańskich, które na przykład uderzały w koncerny tytoniowe. Mogą bronić tych zanieczyszczeń, wszystkiego i dopuszczenie, dopóki nie zmieni się ten mechanizm, to jest bardzo groźny. Ja się nie dziwię, że minister Jurgiel najpierw wystąpił, a teraz milczy, ale jesienią 2015 był przeciwko temu. Wiem, że Ziobro występował przeciw, no ale niestety Waszczykowski, już nie mówiłem, Waszczykowski, któremu daje ksywę, jak to się nazywał ten gangster, mafiozo, Escobar, bo on wymyślił, jak wiecie Państwo, nowe państwo w południowej Ameryce, Escobar, na cześć tego mafioza, więc pan Waszczykowski, tak posłuszny wobec Izraela i Stanów, pierwszy wychwalał ten TTIP, który jest dla nas groźny. Ale bierzmy tu przykład, to u nas najgorsze jest milczenie o tych sprawach w mediach, podczas gdy na Zachodzie piszą. W Niemczech były manifestacje po 100 tysięcy osób, kilka milionów podpisało się w Unii przeciwko temu umowie z TTIP, a w Polsce 30 tysięcy. To nie najlepiej świadczy o naszym rozeznaniu. My mamy tylko 3% mediów w Polsce, polskich. No właśnie, a tam się zabrano, ale widzicie Państwo, za media, ale widzicie, tam zrozumiano rolę mediów od początku. Orban, ja przypomnę, że Olszewski nic się na tym nie znał. Ja bym z nim współdziałał pewien czas, zorganizowałem pierwsze spotkanie, gdzież mógł zabrać Rzeczpospolitą, mógł tam
wpływać. Ta większość była rządowego kapitału. U nas prawica nie doceniała roli mediów. A co zrobił Orban? Po pierwsze, jak przegrał w 2002 roku, bo rządził pierwsze 4 lata i to na czele małej partii, ale mieli tylko 5 tysięcy członków. No to co to jest? I to i dominowała u nich taka postawa, jaka u nas jest u wielu w PiS-ie, pewien poseł, obecnie wiceminister z południa Polski, nie wymienię jego nazwiska, to mój syn był świadkiem, ale świetny, bo po co rozmówców ujawniać, jest teraz na szczęście wiceministrem, powiedział, że u niego w regionie to jest wielu takich działaczy PiS-u, którzy uważają, że jak jest 5 miejsc w Radzie Miejskiej, to po co 6 członek PiS-u. To samo było w węgierskim Fideszie. I jak przegrali, właśnie Orban zaczął wielką zmianę, którą zachęcam ciągle Kaczyńskiemu. Ogromne otwarcie. Po pierwsze jeździł po całych tych Węgrzech, tak jak Duda, bo Duda miał świetną kampanię, mam przyznać. To on jeździł tylko nie 8 miesięcy, a 8 lat. Nawet do małych, zapadłych dziur. A Węgry to głównie takie, no nie przesadzajmy, poza Budapesztem te kilka milion, parę milionów i paru, kilku miastami, Debrecen, Szolno, Szeged, Gyer, to głównie małe miasta i duże wsie. I on jeździł do każdej takiej, nie jak po ogień, a na długie dyskusje i otwarte dyskusje, a potem zakładał klub, jak to się nazywa, Polgariker, klub demokratyczny. I wiecie Państwo, ile powstało? 12 tysięcy tych klubów, w tym 2 tysiące w Siedmiogrodzie i sąsiadów. A u nas kluby Gazety Polskiej bardzo lubię, ale ile ich jest? 400. No znów ta różnica. I teraz druga rzecz. Orban, wtedy była plasy 5% w rękach mediów. 5% żadnej telewizji, jeden dziennik, parę tygodników. I Orban zwrócił się do przedsiębiorców i im obiecał, że rozbije ich konkurencję zagraniczną, te wszystkie banki, wielkie przedsiębiorstwa, ale coś za coś, że on dotrzymał tego, także rakiety, ale dostał od nich pieniądze i to duże. I w rezultacie już w opozycji przez 8 lat stworzył 2 opozycyjne stacje telewizyjne, 2 dzienniki, kilka tygodników i już procent w mediach skoczył z 5 do 40%, a teraz to ma z 80 kilka procent, upadła ich wyborcza z braku czytelników. A poza tym on uderza w Sorosza, teraz chce zabrać im w ogóle możliwości, żeby z zagranicy finansowano teraz tą uczelnię nawet soroszowską. A u nas po co zaprosił prezydent Duda Smolara, prezesa Fundacji Batorego na dyskusję, gdzie tylko popsuł. Socjolog przybył na dyskusję historyków i podważał politykę historyczną. Także dzięki temu, że była ta prasa i to. I wiecie Państwo, do jakiego stopnia wzrosła ilość członków partii? Fidesz ma 40 tysięcy członków. Tak? 40 tysięcy członków z 5 tysięcy. A PiS ma 30 tysięcy. W kraju 4 razy większym i tak się te. Ale to chodziło o otwarcie. Czym jest Fidesz właśnie? Fidesz to jest teraz partią złożoną z całego szeregu innych partii. Ta stara Fidesz, a właściwie to młodzieżowa partia była, jest chrześcijańska partia, jej szef jest wicepremierem, ludowcy i tak dalej. I jest absolutna autonomia, jest, no ale poza tym Orban reprezentuje ciągle zasadę naród ponad partię. Kiedyś postawiono warunek tam przywódcy jednej z partii, że poprą Fidesz, ale Orban nie może być premierem, to natychmiast zrezygnował, proszę bardzo. I właśnie, no ale ja nie powiedziałem o jednej rzeczy, a może ważnej przy tej dyskusji. Ja krytykuję i mógłbym jeszcze długo dykować. Uważam przy wszystkich tych, bo trudno wszystko wyrazić, błędach PiS-u, że jedyna szansa dla PiS-u i dla Polski to jest niestety, rola Kaczyńskiego. Tylko Kaczyński może, nie jestem bezkrytycznym fanem, ale po prostu tylko Kaczyński może przeprowadzić taką
szerszą reorganizację PiS-u, szersze otwarcie. W ostatnich kilku latach pokazał, że sporo się zmienił w niektórych. To pogodzenie z Ziobrystami i Gowinowcami. Przypominam, że bardzo niektórym się nie podobało, że ja w Radiu Maryja i Telewizji Trwam ciągle nawoływałem do pojednania i krytykowałem tych, którzy oskarżają Ziobrystów jako zdrajców. To Hoffman robił na tym karierę. Po drugie, to, że zdecydował się na wybranie, na poparcie Dudy, cokolwiek, na poparcie Szydło, a nie wziął sam premierostwa, że usunął Hoffmana, że usunął Jackiewicza, który był w tej sposób, że teraz usunął też Misiewicza. To co prawda jest to śmieszne, żeby w sprawie takiego młodego człowieka musiano aż tak rozstrzygać na tak wysokim szczeblu. To jest nonsens i z opóźnieniem, ale mówię, jedyna nadzieja jest, że Kaczyński zrobi szeroki audyt w PiS-ie, przepędzi pazernych, a otworzy się dużo szerzej na ludzi stojących dotąd z boku. Także Łopuczeńskiego, na przeróżne środowiska dotyczące. Bo proszę Państwa, jak ja czytam, że Gosiewska nie dość, że dostała te 850 tysięcy odszkodowania, była drugą żoną Gosiewskiego, to jeszcze zażądała 5 milionów złotych odszkodowania. Ja bym ją wyrzucił natychmiast z PiS-u, tą pazernę babską, tak powiem. Tak samo jak tych z PGNiG, którzy przybyli, działacze PiS-u, na szefostwo, w tym były minister gospodarki w pierwszym rządzie Piotr Woźniak i na dzień dobry dali sobie po 300 tysięcy premii za nic nie robienie w 2015 roku. Fakt i inne zaczęły te bulwarówki atakować, to oni dali, wycofali się z tych premii i przekazali je na fundacji, na której czele stoi żona jednego z nich. Gdyby na cele dobroczynne, ale dla fundacji, na której czele stoi żona jednego z tych palantów, bo inaczej nie powiem. A ja bym ich wyrzucił na zbity łeb z PiS-u i do końca życia zakazał pracy w jakiejkolwiek firmie państwowej. Bo jak Prawo i Sprawiedliwość, to Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość musi nawiązywać do swoich ideałów i programu. I proszę pana, ja mieszkam w 10-piętrowym bloku, mam tam przyjaciół i fanów, no i mam też różnych lemingów, jak to jest te Mokotowie. No i oni, to już z kilka osób mnie zaczepiało, o to Gosiewską, o to PGNiG. Daje się argumenty dla wrogów przez takie działania. A ja z wrogami byłbym twardo, natomiast i żadnych mięczakost. Także ten. Czyli pierwsza żona jednak o wiele bardziej skromniejsza. No skromniejsza, zresztą ja chyba i inteligentniejsza nawet ta, jak słucham ich wypowiedzi. No przecież ona, ta druga, zawdzięcza tylko zmarłemu mężowi, że weszła do Parlamentu Europejskiego, przecież co ona reprezentuje. Owszem, taka Wasserman to jest dla mnie ogromna klasa. Ogromna klasa. No nie mówiliśmy, bo trudno powiedzieć, wiecie Państwo, jak jest takie zebranie, to są pewne rzeczy, wątki skrócone. No przede wszystkim musimy ciągle pamiętać, co ciąży na PiS-ie. No ta tragedia w Smoleńsku, to, że wyginęła elita. Stasiak, Władysław Stasiak byłby dużo lepszym prezydentem od Dudy, a najpierw byłby prezydentem Warszawy, zwycięskim, świetny, merytorycznie, wyważony, konkretny, energiczny. Wasserman, Gosiewski, znakomity organizator, Gęsicka, o wiele lepsza od Gilowskiej. To była prezes Skrzypek banku. To była taka tragedia i to ciągle trzeba pamiętać. No, ja bym więcej przypominał z strony PiS-u, no jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Musimy odbudowywać kadry, bo jednak nas zniszczono. To, proszę. Pan profesor był uprzejmy zwrócić uwagę na telewizję. Więc prawica powinna słyszeć jak memento słowa nieżyjącego Rakowskiego. Ten ma władzę, kto ma telewizję. No tak. Nie posłuchali, cierpią. No i oni mówili, i Kiszczak, że ważniejsza jest telewizja niż bezpieka. Nawet Kiszczak. I tu jest, i tu powinno się o wiele więcej zrobić.
jeszcze jedno, bo pan tu zarzucił Bochenkowi. Ja raczej Bochenka bronię. Ale ja nie, jako ludzie to są dobrze, ale chodzi o to, tu powinni być drapieżni. Panie profesorze, mówię tylko jedno, że po prostu PiS nie szkoli ludzi, kto ma iść do telewizji i dyskusję robić. Ja przepraszam bardzo, ale Sasin na ekonomii się nie zna. Powinien być szefem, moim zdaniem, powinien być Szewczak. A tu pan zaczął. A ile razy ja się wypowiadałem na moim blogu o Szewczaku? A wie pan, kto go blokuje ciągle? Konsekwentnie stary bankier Morawiecki, bo Szewczaka i ja popierałem zresztą na blogu, ale było w sieci i gdzie indziej, żeby został prezesem Komisji Nadzoru Finansowego wobec banków. To banki od razu donos na niego, Związek Banków do Szydło, a kto go uniemożliwił? Morawiecki, tak jak Morawiecki przedtem uniemożliwił objęcia przez niego funkcji prezesa, już nie pamiętam, Lotosu czy Orlenu. No bo Morawiecki duszą jest po stronie banków. Taka jest prawda. Ja powiedziałem na zjeździe narodowców, nie jestem narodowca, ale byłem tam gościem łącznie z ojcem Morawieckiego, chociaż to już powiedziałem nie przy nim, z piłką, że powinniśmy iść drogą węgierską, nie bankierską. Niestety u Morawieckiego to poza pięknym jest świetny, jeśli chodzi o mówienie, ale no, czasem też brudzi w tym mówieniu, bo przypomnę dwie rzeczy. Jeśli wicepremier Morawiecki powiedział pół roku temu, że wybór między Clintonową a Trumpem, to jak wybór między dżubą a cholerą, to była brednia straszliwa, samobójcza. Jak wicepremier Polski może występować z twierdzeniem, które naraża go od razu obojgu pretendentów do tronu w Stanach? A po drugie, Clintonowa była dla nas prawdziwym zagrożeniem z tym jej popieraniem roszczeń żydowskich na 65 miliardów dolarów. Ja oglądałem tę debatę, ostatnią nie debatę, tylko końcówkę wyborów. Byłem akurat w domu studenckim tym przy Radiu Maryja. No do szóstej, kiedy była szósta i kiedy już było wiadomo, że Trump wygra dzięki Polakom, między innymi w Pensylwanii i Florydzie. No strasznie chciałem to uczcić, no ale z kim przecież nie mogłem demoralizować poczciwych, ascetycznych redemptorystów. Bo widzicie, i on się okazało, dał już do Trybunału, do Sądu Najwyższego, dał kogo? Zdecydowanie prochrześcijańskiego i konserwatywnego, co przeważyło. Zlikwidował dotacje dla różnych tam różowych i tak. Ale poza tym też pokazał w Syrii, że nie będzie szedł ręce Rosji, jak oni. Jest po prostu twardym facetem i za narodami. I właśnie to jest bardzo ważne za narodami i za chrześcijaństwem. A druga rzecz, którą Morawiecki strzelił, to gdy powiedział z miesiąc temu, że trzeba sprowadzić do Polski 4-5 milionów Ukraińców. No głupota, głupota. Szkodliwa, niebezpieczna głupota, bo mamy już 1,5 miliona Ukraińców. Co to oznacza, jakby przybyło ten? Po pierwsze, to nie można myśleć tylko, że tania siła robocza ukraińska. Ukraińcy są dobrymi pracownikami. To nie muzułmanie leniwi, tu i najczęściej. Ale chodzi o to, że stworzyłaby się wielka siła polityczna. Lobby, stworzyliby partię polityczną, już stworzyli związek zawodowy. I wtedy Przemyśl, Chełm i inne, byłoby ogromne zagrożenie i my chcemy mieć od wewnątrz. To naszym szczęściem było, że byliśmy jednolici. Także, ale poza tym on dużo mówi o przedsiębiorczości, ale na razie przedsiębiorcy po tym 1,5 roku wiele zyskali. A nawet jeśli chodzi o biurokrację, ja przypomnę, to pisał nawet no Roman Kluska, spec od tych rzeczy, że się zwiększyła jakaś ustawa lodówkowa i inne. Nie drgnęło w tej sprawie. A poza tym ja przypomnę, że mamy
95 wiceministrów. Mamy 22 ministrów po Anglii przed Francją i Niemcami. Że na Węgrzech, mówię, zmniejszono to wszystko o połowę, ale Sejm zmniejszono o połowę z 386 do 193, a nie mają Senatu, a nasz Sejm, mamy se, jest większy o 30 posłów niż Izba Reprezentantów w Stanach. A jeszcze oni oczyścili samorządy, o połowę zmniejszyli. Mamy jeszcze problem, że to jest jednak, pomimo rząd pisowski, to jest jednak koalicyjny. Gowin też musiał swoich ludzi wstawić. Ziobro też musiał swoich ludzi wstawić. Więc panie profesorze, to nie jest tak, że tylko jednolicie idą, jak tak zwane, mówiąc w cudzysłowie, kaczory. Też się zgadzam. No akurat... Polityka to jest gra interesów. Akurat Ziobro, będę go bronił, dobrał bardzo dobrych ludzi, tak jak Jakiego, Święczkowskiego. To są twardzi osobnicy, twardzi działający. Tam nie ma miękkości pana Glińskiego, Waszczykowskiego. Ile razy krytykowałem Sznepfa, nieusunięcie, a teraz Sznep szczeka na PiS. Całą... Po co było trzymać takiego łobuza, powiem wprost, jako ambasadora, intryganta, który... Antypolaka, którego Kaczyński wyrzucił, gdy pochwalił publicznie pomysł gazociągu rosyjsko-niemieckiego, o którym nawet Sikorski mówił. Ja skąd? Ależ pan jest poinformowany w tej sprawie. No Boże, to ma... Nie no, przepraszam bardzo. Przepraszam, ale Kaczyński wyrzucił po tym, jak pochwalił ten gazociąg rosyjsko-niemiecki publicznie, o którym nawet Sikorski nazywał, że pakt Ribbentrop-Mołotow. A Sznep był głównym doradcą Marcinkiewicza. Marcinkiewicz go hołubił na każdym kroku. Tak jak przypomnę, to Michał Kamiński namówił PiS na Marcinkiewicza. No przepraszam, tu akurat to jest strzał w drugą stronę. Tu Marcinkiewicz, niech pan zobaczy u niego w tym, w pamiętnikach nawet. A najlepsze, jak Marcinkiewicz dał na... szefostwo Lotosu, nie Lotosu, Lotu, Rady Nadzorczej Bartoszewskiemu, który z Lotem, tak, z Lotem miał tyle wspólnego, że często latał samolotami. Ja rozmawiałem znowu po słynnym AK-owcu, tym oficerze Łęckim, którego były pamiętniki takie właśnie, to ona jest zapraszana była na różne organy. Przyjęcia w locie, to mówię, że tam ci się oburzali, że lot upada, dano im faceta, który tylko, no tak. Tak, no i teraz, ale co się zapomina, że Bartoszewski, kumpel Marcinkiewicza, na początku powitał niezwykle gorąco zwycięstwo Kaczyńskiego, gratulował, no bo dostał fuchę w lotosie, w locie. A jak go usunął Kaczyński, bo to odtąd PiS to było bydło i tak dalej. I jeszcze o czym pisze Marcinkiewicz, że jeszcze rozmawiali z Bartoszewskim, żeby jego syna, historyka, nie najlepszego, z Oksfordu uczynić pełnomocnikiem do spraw energii, co zrobiono z Naimskim. To przecież to jest to... popieranie niekompetentnych i te. No Marcinkiewicz to jedno wielkie przekleństwo. Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, czy pan słyszał o tym, że na rynku mediów amerykańskich jest pośrednik polski, znaczy pseudopolski, który dystrybucją na przykład telewizji Polonia. Tak, tak, tak. Zarządza. No i to od wielu lat. Nazywa dla zmylenia przeciwnika Spański. Tak, to chyba 15 lat jest, tak. Szczepański, no. I Warakomska matka. Mhm. No. Kiedyś był pseudodziennikarzem, młodym takim pistolecikiem w naszej telewizji i dzisiaj zarządza jako pośrednik rynkiem telewizja Polonia i Polskie Radio na rynku amerykańskim. No, tych cwaniaków było wiele. A wiecie państwo, że taki Marzyński Marian, który wykręcił film Sztetl antypolski, antykościelny, choć uratowali go duchowni, to najpierw chciał przejąć
drugi program telewizji w swe ręce, już bardzo zręcznie. I Anita Gargas na szczęście zdemaskowała to w Solidarność. Także cwaniaków nie brak. Ale że nazwisko zmienił. Mało to. Najlepsze. Nie jeden. Nie jeden. Proszę bardzo. I tu jest repolonizacja mediów. No i to jest ważne, żeby to poszło, naprawdę. A poza tym, to jestem za tym, o czym mówiła. Zobaczysz, kiedy telewizja Trwam będzie przez niego tam pośredniczona. Proszę Państwa, ja jeszcze raz tutaj podkreślam, że nie wolno teraz oddać, znów przegrać, jak w 2007. Jeśli oni by wygraliby, to zrobiliby taką kontrrewolucję, nowoczesna kot, że proszę Państwa, jak jeden z posłów PiS-u mi powiedział, że z nostalgią myślelibyśmy o rządach Tuska. To są fanatycy. Zobaczcie na tych obywateli Rzeczpospolitej. A w ogóle nie rozumiem, dlaczego PiS nie przepędzi spod Wawelu tych drań. Którzy tam przeszkadzają w końcu w uczczeniu. To służby uruchomiły wszystko. No to tym bardziej trzeba to przepędzić, to całe draństwo, a nie tu się patyczko. Druga rzecz, przepraszam, co na Węgrzech zrobiono? Tam też strzelano nawet z kul tych gumowych do manifestantów przeciwko rządowi postkomunisty. Kilkanaście osób straciło oko i tak dalej. Ale tam od razu na początku rządów Orbana wszystkich tych zdegradowano, szefów policji wyrzucono, zabrano odznaczenia, bo byli odznaczani za to ten i co więcej procesy indywidualne. Był jako świadek na procesie premier Dziurczań, ten co to mówił. Kłamaliśmy rano, wieczorem i w nocy, i który nazwał swój kraj kurwo Orsa kurewskim krajem. No to wiecie Państwo, co nastąpiło? Jak Dziurczań poszedł do sądu, żeby zeznawać jako świadek, to go pluto przy wejściu i opluto przy wyjściu, żeby była konsekwencja. Otóż, a u nas przecież jest świadectwo, jak na dłoni. Bieńkowska i rozmowa z Wojtunikiem, że minister spraw wewnętrznych Sienkiewicz był odpowiedzialny za spalenie budki policjanta. Od razu w pierwszym tygodniu trzeba było zacząć śledztwo. Od razu. Niech skąd? Proszę Państwa, to nie jest tak u nas, niektórzy mówią, nie można w za wielu kierunkach. Właśnie można. Otóż Węgrzy dlaczego wygrali? Że oni od razu zaczęli uderzać we wszystkich i zrobili panikę wśród tamtych. Tamci już nie wiedzieli, co ratować, tu się ten. No i mają to, co mają. Także tu trzeba twardo. Proszę Państwa, i dlatego ja mam nadzieję jednak, ja go się dziwię cierpliwości Kaczyńskiego, bo jednak z drugiej strony takie obrażanie, te wrzaski, będziesz siedział, to wszystko, przeszkadzanie tam w Wawelu, ohydne po prostu rzeczy, bo w końcu uroczystości żałobne to są. Tu wychodzi jego wielkość, bo gdyby się wdał w dyskusję... Ale w dyskusję to nie ma z kim dyskutować. Z falantami się nie dyskutuje, ale policja powinna wziąć swoje ręce. Wystarczył, jak powiedział o tych panach, prawda? Tak, ale powinna policja wziąć, poza tym... Tak, za zakłócanie porządku. Dawność powinna przejść tam ustawa, nie tam, że oni będą... Albo uderzanie w samochód Szydło, tam czy w ten minister szkolnictwa, te wszystkie rzeczy, to przecież to są, oni się rozbestwili i tu trzeba to... Może pan profesor jeszcze powie, bo kiedyś była mowa, jak Orban sobie poradził, jeżeli tak do końca jest, prawda, z hejtem, z oszczerstwami. A ja już mówiłem dzisiaj, ustawę medialną i to, która karała milionowe grzywny za oszczerstwa. Przedtem mieli na przykład taką sytuację, że w jednej z telewizji pokazano program z rzekomym gangsterem rosyjskim, którego pytano, za ile pieniędzy gotów jest zabić Orbana. Powiedział, za $1 000 000. Przedtem też były przeróżne takie rzeczy i to w ciągu kilku miesięcy ustało, jak wprowadzono te bardzo surowe kary. Ale jak wrzeszczano, Michnik w Der Spiegel porównał za to Orbana do Hitlera. A u nas znalazła się wtyka na prawicy.
Ja uważam Roberta Mazurka za wtyka na prawicy, bo on zaatakował tą ustawę medialną Orbana jako szambo. Pan Mazurek atakował też ojca Rydzyka, tak od czasu do czasu. Tu kogoś uderzy, tam uderzy. Ja uważam, że warto się przyjrzeć, co niektórzy na prawicy robią. Tak się.